Profesor Majdę. Naszego rodaka posła Piotra Polaka. Wójta Krzysztofa Woźniaka. Przewodniczącego Rady Powiatu pana Sebastiana Romanowskiego. Następcę wójta pana Jelena Rawdziecko. Kierowników jednostek, pracowników gminy. Przewodniczący wójtanista, witamy. Stwierdzam, że na 15 radnych mamy wszystkich obecnych. Pozwólcie Państwo, że zacznę z komisją. Bardzo proszę razem zameldowanie. W punkcie mamy podsumowanie działalności gminy Zadzień za rok 2018. Jak wszyscy wiemy, było w tym roku kilka inwestycji. Piękna droga do Wolnu, ładna droga jest już na ukończeniu w Adamce. Były zrealizowane boiska, kilka inwestycji w szkołach, kilka innych inwestycji. Poprosiłbym się tutaj w temacie pana wójta o wprowadzenie. Bardzo proszę panie wójcie. Dziękuję przewodniczący, szanowni radni, drodzy goście, naszej dzisiejszej sesji. Drodzy państwo, tak jak pan przewodniczący wspomniał, podsumowanie działalności gminy Zadzień na rok 2018 kończy się ten kolejny rok budżetowy, można powiedzieć, w naszym wydaniu. Z częścią z państwa kontynuujemy swoją współpracę z rokiem wyborczym, więc kontynuujemy swoją pracę i pewnie współpracę na następne lata. Myślę, że ten rok, który jest już prawie za nami, był rokiem na pewno intensywnym, jeśli chodzi o wszelkie działania, wyzwania, któreśmy podejmowali jako samorząd gminny, ale na pewno też dużo udało nam się osiągnąć, pewnie nie wszystko, bo chyba nigdy nie jest tak, żeby mogło być lepiej. Niemniej jednak nasze pewnie wysiłki tutaj oczywiście całego zespołu przy akceptacji Państwa Rady, no i też i pewnie i pomocy i współpracy różnych osób, a do tego też za chwilkę przejdziemy, zaowocowały tym, że udało się nam w tym roku bieżącym wiele osiągnąć. Ja przygotowałem tutaj pokrótce taką też poglądowych kilka informacji za ten rok, bo też te informacje gdzieś tam ostatnio wyświetlaliśmy na Naradzie Sołtysów. Z takich tych głównych naszych zadań, inwestycji, które przeprowadziliśmy w tym roku 2018. Poproszę pana Marcina o wyświetlenie kilku zdjęć, kilku slajdów. No rozpoczęliśmy, wiadomo, to co zawsze, taki temat, może nie jako prozaiczny, ale na pewno zawsze ważny i gdzieś tam oczekiwany przez naszych wszystkich mieszkańców i wszystkich użytkowników, no to temat związany oczywiście z drogownictwem. W tym roku udało nam się zrealizować dwie inwestycje drogowe za też niemałe środki oczywiście, jak nasz budżet, na nasze możliwości. Pierwszą inwestycją no to była oczywiście przebudowa drogi gminnej w Iwoniu. Tutaj realizowana w programie tak zwanych schetynówek, realizowana w pierwszej połowie tego roku. To pewnie większość z Państwa, szczególnie, którzy są mieszkańcami naszej gminy, no doskonale pamiętałem, jaki był stan tej drogi, tej nawierzchni przed tą przebudową, gdzie było naprawdę bardzo niebezpiecznie. Droga troska oczywiście całkowicie nową podbudowę, nową wywarstwową nawierzchnię, chodnik, co myślę też jest bardzo istotne, szczególnie w tej miejscowości, gdzie ona jest tak naprawdę taką drogą poniekąd przejazdową, nawet lekko można sobie zasugerować nazwać niejako tranzytową, prawda, łączącą drogę wojewódzką z drogą powiatową. I taki skrót, w którym bardzo wielu kierowców uczęszcza, więc szczególnie myślę to dodatkowe wyposażenie w postaci chodnika jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców i wszystkich użytkowników tej drogi, oczywiście przebudowa skrzyżowań, przejścia dla pieszych z aktywnym oświetleniem, odwodnienie, no myślę, że też bardzo ważna i potrzebna inwestycja i ten taki ostatni jakby element między powiedzmy chodakami a tutaj Iwoniem w dalszej części został zakończony i cały ten ciąg drogowy jest, myślę, już naprawdę dobrym i wysokim standardzie. Tablica oczywiście informująca zadania, jak mówiłem, współfinansowane w ramach tzw. schetynówek z budżetu wojewody łódzkiego.
Następnym zadaniem, które też no myślę było szczególnie długo oczekiwane przede wszystkim przez dzieci, przez młodzież szkolną, ale pewnie też i przez wszelkie inne szerokie społeczności, była inwestycja związana z budową kompleksu boi sportowych przy Zespole Szkół Zadzimiu. No to też pewnie teren znany wszystkim osobom wcześniej, gdzie no, od wielu, wielu lat pewnie wyczekiwane było też jakaś z prawdziwego zdarzenia to zaplecze sportowe, szczególnie dla dzieci i dla młodzieży. Tutaj również udało nam się dzięki wsparciu pozyskać środki, no tak naprawdę z budżetu państwa w ramach tzw. projektów regionalnych przez budżet wojewody łódzkiego i cały ten kompleks za niecałe bodajże 900 tysięcy złotych udało się w tym roku skutecznie oczywiście od początku zaprojektować, przeprowadzić postępowania przetargowe, wyłonić wykonawcę, no i finalnie oczywiście wykonać, zakończyć zadanie, oddać do użytku technicznego. Zadanie zakończone jest z końcem września. Myślę, że cały ten teren przyszkolny zyskał na pewno nowy blask i nowe otoczenie. Wiemy, jak ten teren wyglądał przed tą modernizacją, przed tą przebudową. Zresztą też akurat Państwo radni mieli okazję podczas ostatnich komisji, bo też oczywiście byliśmy sobie to posiedzenie takie poniekąd wyjazdowe, więc mogliście Państwo zobaczyć na żywo, jak te zadania zrealizowane, jak ta inwestycja wygląda. Mamy oczywiście to boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią polibetonową do gry w te różne rodzaje dyscyplin, czy jest to siatkówka, czy koszykówka, czy tenis, czy pewnie piłka ręczna, czy jakaś mini nożna, oczywiście jest to możliwe. Bieżnia 100-metrowa, 4-torowa, również tej nawierzchni skocznia do skoków w dal, rzutnia, czyli do pchnięcia, rzutnia, pchnięcia kulą. No i oczywiście boisko pełnowymiarowe trawiaste, które będzie wykorzystywane do gry w piłkę nożną. Całość oczywiście ogrodzona tymi bezpiecznymi, wysokimi piłkochwytami, tak aby w sposób no, jak najbardziej przede wszystkim bezpieczny. Dzieci i młodzież mogły z tego terenu, korzystać. Uroczystego otwarcia tak, jeszcze dziękuję. Nie dokonywaliśmy gdzieś tam zakończenia roku. Myślę, że dokonamy sobie tego na wiosnę, gdy już cały kompleks łącznie z tym boiskiem terenastym będzie, że tak powiem, już przygotowany do takiego technicznego użytkowania. Wtedy myślę, na pewno z odpowiednim otoczeniem sobie dokonamy tego aktu uroczystego oddania tego kompleksu. Oczywiście też i zachowane zostało to boisko do piłki plażowej, miejsca siedzące, tak zwane mini trybuny, tutaj dla widzów, dla wszystkich chętnych do oglądania tych zajęć sportowych również zostało zachowane. Następnym, no to już powiedzmy też taką kontynuacją, zadaniem, które no, też wykracza poza ten rok kalendarzowy i rok budżetowy, jest to duże zadanie, no jedno z większych od ostatnich lat, związane z gruntowną przebudową, modernizacją i rozbudową naszej oczyszczalni ścieków tutaj Zadzimiu, łącznie z sieciami wodociągowymi. Jak wiemy, wybudowaliśmy też w tym roku już, dobudowaliśmy sieć wodociągową ponad 2 km w miejscowości Szczawno-Rzeczyckie i jeszcze w ramach tego zadania jest też oczywiście planowane to już na wiosnę 2019 roku spięcie tych dwóch wodociągów tutaj Zadzim i z wodociągiem pierwszym w obrębie Kazimierzewa. To wszystko w ramach tego jednego zadania finansowanego z PROW-u. Tutaj ta umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, które oczywiście na tych zdjęciach widoczne są poszczególne przezrocza z kolejnych etapów budowy, gdzie no cały obiekt też praktycznie ulega całkowitej przebudowie, bo ta stara instalacja, która tam gdzieś, jak wiemy, jest tam z lat chyba 60. z jakąś tą modernizacją, bodajże w latach 90. zostanie gruntownie zmieniony jej system i jej funkcjonowanie. Tutaj na tym zdjęciu też jest budynek, który też został zdemodernizowany i oczywiście też odnowiony, ale tutaj szczególnie Państwo radni też mieli okazję etap tych prac i skalę ich zobaczyć na żywo jeszcze właśnie przed świętami w ubiegłym tygodniu. Tutaj zgodnie z zawartą umową z wykonawcą zakończenie tej inwestycji planowane mamy na 15 kwietnia 2019 roku. Jak na ten moment, tutaj zgodnie z naszą oceną, ale też i tu oczywiście inżyniera projektu, koordynatora projektu, prace postępują zgodnie z założonym harmonogramem, a nawet nieco z lekkim wyprzedzeniem, z czego też się cieszymy. No, aura też pozwala, to mi się też dobrze i te prace cały czas trwają. Cała wartość łączna całego tego zadania opiewa na kwotę nieco ponad 4 milionów złotych, łącznie oczywiście z tymi zadaniami wodociągowymi, więc myślę, że też to jest, no jak na naszą gminę, to jest też na pewno duże
a jedno z największych zadań inwestycyjnych od kilku ostatnich lat, na pewno też potrzebne nie tylko mieszkańcom Zadzimia i Kazimierzewa, które powiedzmy na ten moment korzystają głównie z tej instalacji, czy będą korzystać dalej, ale na pewno też dla szerszego kręgu naszych mieszkańców, bo tak jest zaprojektowane, że też będzie można tutaj ten krąg użytkowników rozszerzyć. No i ostatnim takim większych oczywiście zadań inwestycyjnych, no to mamy tą inwestycję już ukończoną tak naprawdę w ubiegłym tygodniu, bodajże to też dotyczącą, już Pan Przewodniczący o tym wspomniał, dotyczącą przebudowy drogi gminnej w Adamce. Tutaj również udało nam się w krótkim czasie przygotować dokumentację techniczną związaną z przebudową tej drogi, złożyć, myślę, dobry wniosek, ponieważ nasz wniosek też został wysoko oceniony tutaj w ramach tego dodatkowego programu rządowego dotyczącego czy to Fundusz Dróg Samorządowych, czy Fundusz Dróg Lokalnych, jak on tam się nazywa, ale też pozyskać środki niemałe, bo w wysokości 80% wartości zadania złożonego we wniosku, uzyskać dofinansowanie. Tutaj ta droga o długości niemal kilometra w Adamce już została też, przebudowa tej drogi została zakończona, jak widać też na tych zdjęciach. Na całym odcinku nawierzchnia teraz została położona nowa pięciometrowa, przebudowany cały zjazd, szeroki zjazd, tutaj włączenie drogi wojewódzkiej, peron przystankowy z przejściem dla pieszych, z aktywnym, także myślę, że też i dla bezpieczeństwa, szczególnie dzieci, ponieważ one tam korzystają z tego przystanku przy dowozach szkolnych, na pewno też się zwiększy, jak i dla wszystkich użytkowników tej drogi. To zadanie też kosztowało nas bodajże niecałe 700 tysięcy złotych, przy wsparciu również ze środków zewnętrznych. To tak ogólnikowo, drodzy Państwo, te największe zadania, które zakończyliśmy, bądź niektóre są już w wysokim stopniu realizacji, które zakończyliśmy w tym roku 2018. Mamy oczywiście rozpoczęte, no to też w ślad za Państwa uchwałami tutaj z ostatniego czasu, prawda, dotyczących czy to takich elementów finansowych wspomagających Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, czy innych uchwał dotyczących, tutaj mam na myśli oczywiście całe to zadanie związane z kompleksową, no i myślę szeroko, bardzo dużą rewitalizacją naszego tutaj parku w Zadziwiu. Tutaj to, o czym mówiłem ostatnio, które wspominałem na komisjach, że jesteśmy już po uzyskaniu wszelkich pozwoleń, całej dokumentacji techniczno budowlanej, mamy już uzyskane również pozwolenie od konserwatora zabytków, zarówno i zaopiniowaną dokumentację, jak również pozwolenie na prowadzenie robót. Mamy również wydane pozwolenie na budowę z naszego starostwa powiatowego, pozwolenie prawomocne. Te dokumenty, całość dokumentów złożyliśmy do Wojewódzkiego Funduszu. W tym momencie czekamy na podpisanie stosownej umowy o dofinansowanie. No i to taki największy, myślę, już bez wątpienia, największe zadanie inwestycyjne od lat w tej gminie, ale nie wiem, czy takie duże było. Musiałem się pokusić jakąś głębszą analizę, bo gdzieś tam ukrywające koszty rysowo w okolicach 7 milionów złotych, no to myślę, że jest na pewno to bardzo, bardzo duże wyzwanie dla nas wszystkich, żeby to też skutecznie przeprowadzić i doprowadzić do realizacji i do końca całe to zadanie związane z kompleksową rewitalizacją naszego parku w Zadziwiu. Drodzy Państwo, i tak jak wspomniałem, myślę, że ten rok na początku sobie będzie, myślę, ten rok był rokiem też na pewno intensywnej pracy, ciężkiej pracy, ale był też rokiem dobrym dla naszego samorządu, naszej gminy, ponieważ no, te przykłady tutaj wyświetlone na tych zdjęciach pokazują, że na tych, prawda, na kilku obszarach, tak, tylko w jednej kwestii, ale na kilku obszarach, na kilku płaszczyznach udało nam się te zadania, a więc inaczej potrzeby, myślę, naszych mieszkańców realizować. Oczywiście nie byłoby to też pewnie możliwe, gdyby nie wsparcie też różnych innych instytucji, ale też chociażby i osób, które zawsze gdzieś tam życzliwie spoglądają w stronę naszego samorządu i też oczywiście pomagają nam przy aplikowaniu o środki, czy również gdzieś też zawsze służą swoją pomocą, swoją radą i też zawsze życzliwie naszą stronę patrzą. Tutaj w tym miejscu chciałbym, myślę, szczególnie podziękować wspólnie z panem przewodniczącym w imieniu całej rady i całego samorządu, panu posłowi Piotrowi Polakowi za tą całoroczną współpracę, tutaj życzliwość w kierunku naszego samorządu, też gro oczywiście środków, jak i też wiele tych pozytywnych rozwiązań udało się dzięki pana pomocy zyskać, także całego samorządu i zarówno serdecznie dziękujemy za pomoc, za współpracę w tym roku.
Świątecznym mnie spotkała. Ja tak się czuję trochę, jak powiedział Pan Przewodniczący, Szanowni Państwo, jednym z Was, bo tutaj w tej gminie się urodziłem, tutaj się wychowałem, tutaj chodziłem do szkoły, tutaj przede wszystkim mieszkam od zawsze. Tutaj też, tak jak i Państwo, też wcześniej z niektórymi radnymi zasiadałem właśnie w tej sali, no nie fizycznie tutaj, tak, ale w Radzie Gminy, no jakiś czas temu, to już trochę lat minęło, byłem radnym, byłem też i tę funkcję, którą tutaj Pan Przewodniczący pełnił, też pełniłem. Także ten sentyment tutaj pozostaje i mimo, że już od tych wielu lat, bo to już no trochę też czasu minęło, 11 lat minęło, reprezentuję nie tylko naszą radzimską rodzinną gminę w polskim Sejmie, w polskim parlamencie, to czuję się zawsze radzimianinem. I gdziekolwiek bym był, w różnych miejscach, w różnych stronach, w różnych gminach, w różnych powiatach, to zawsze gmina Radzim i powiat poddębicki mi są najbliższe, bo też starostą poddębickim byłem, to zawsze to podkreślam też. Nawet jak Pan Wójt wspominał to naszą współpracę z tego ostatniego roku, bo nie ukrywam, że i to boisko przy Szkole Zadzimskiej, to też i dzięki Pani Dyrektor, wnioskowi Pani Dyrektor, Pani Świt, jak również i nie wszystkie, ale no niektóre, tak, to był kontakt z Wójtem, tak, działamy, staramy się, no Pan Wójt mówi, że tak, że trzeba, że znajdą się środki, no to uruchamiamy te możliwości, jakie w tym momencie są. I cieszę się, że udało się i właśnie to boisko przy szkole w Zadzimiu. Ja tam mieszkam, kochani, praktycznie naprzeciwko i widziałem już od wielu lat to miejsce i nawet tam, no ja już nie chodziłem do tej nowej szkoły, tak, ale moje dzieci chodziły. I wiedziałem, że taka potrzeba od wielu lat była i jest. Wprawdzie kiedyś tam miałem basen stanąć, ale to myślę, że nie o to chodzi, bo właśnie to boisko jest jak najbardziej potrzebne i funkcjonalne właśnie w takim, ten obiekt sportowy, w takim tym wydaniu, jakie teraz jest obecnie. I cieszę się, że tam to boisko powstało. To taka dla mnie też jest poniekąd na ten czas i wizytówka Zadzimia, bo taka potrzeba była. Jest fajna, piękna, funkcjonalna sala. A teraz tak to dopełnia, tak? Cały ten kompleks sportowy w szkole i wokół szkoły się ładnie uzupełniają i komponują. I na pewno dzieci się już nie mogły doczekać, bo to wiem też od syna, który jeszcze chodzi do gimnazjum, kiedy będą mogły na to boisko wyjść, już na wielofunkcyjnym. Oczywiście zajęcia były jesienią, na tym trawiastym jeszcze nie, ale już rzeczywiście coraz ładniej zazieleniło się, coraz ładniej wygląda, także na pewno będzie i dobrze wykorzystywane i dobrze służyło naszym dzieciom, naszej młodzieży i o to kochani chodzi. Cieszę się też, że udało się uruchomić po jakimś też dłuższych staraniach przez Pana Wójta inwestycję, ona jeszcze fizycznie jeszcze nie jest uruchomiona, ale myślę tutaj o parku, bo tutaj dla stolicy naszej gminy, tak można powiedzieć, właśnie park to taka wizytówka i to jest ten pierwszy etap starania się samorządu, Pana Wójta, Wysokiej Rady o to, żeby ten teren przywrócić temu terenowi dawną świetność, blask, funkcjonalność, żeby otworzyć ten teren na potrzeby dla naszych mieszkańców, dla wszystkich gości, którzy w Zadzimiu będą przebywać. I o to chodzi. I cieszę się, że ta inwestycja wielomilionowa wchodzi pomału w fazę realizacji. Później kolejne wyzwanie, jak Bóg da i zobaczymy, jak się to wszystko w przyszłości potoczy. Będziemy starać się, żeby dokończyć park i rozpocząć to, co w parku jeszcze jest, tak? Także to też wielkie wyzwanie, o którym też wspólnie z Panem Wójtem i z Panią Wójt myślimy. Też się bardzo cieszę z tych dróg, bo każda droga, która w terenie przybywa, to poprawia bezpieczeństwo ruchu. Ja sam z tego skrótu, o którym Pan Wójt mówił, też korzystam i często tamtą drogą
właśnie z Poddębic do Zadzimia się przemieszczam, czy do Zygier, to tym bardziej. Więc to był dobra inwestycja i na pewno z uznaniem odebrana przez mieszkańców. Ta dodatkowa droga, która z tego dodatkowego naboru wyniknęła, to były możliwość pozyskania dwóch dróg na teren powiatu. No, udało się dla Zadzimia i dla Wartkowic. Myślę, że w tym nowym programie, który będzie, a już jest ogłoszony przez pana premiera Morawieckiego, tych możliwości będzie więcej. I tutaj też z radością czekam na współpracę i na wspólne projekty i powiatu, i poszczególnych gmin, jak i samych gmin. I na pewno tutaj też, jeśli taka będzie potrzeba, to pani starosto, panie przewodniczący, będziemy wspólnie działać, współpracować, żeby też udało się pozyskać stosowne środki na te drogi, bo wiemy, że stan dróg powiatowych też, szczególnie na niektórych gminach, tak, bo na niektórych jest lepszy, nie chcę wnikać dlaczego, ale akurat na gminie Zadzim jest, czy na gminie Pęczniów, czy na innych gminach gorszy i musimy to też, pani starosto, w każdym razie powinniśmy, tak, powinniśmy też o tym pomyśleć i to zmienić. Pan wójt, szanowni państwo, nie powiedział też o ważnych innych, aha, bo jeszcze inwestycja w ochronie środowiska i oczyszczalnia ścieków też, no ja na co dzień widzę, co tam się dzieje, bo akurat naprzeciwko mieszkam i rzeczywiście potrzeba była bezwzględna, żeby zmienić ten, można tak powiedzieć, relikt, który nie przystaje na obecne czasy, a rozwiązanie technologiczne no było niby XX wieku, ale ono tak naprawdę to odstawało i stawiało tych, którzy tam pracują i nas też, i państwa jako samorząd, ale i nas mieszkańców, no przed takim, no powiedzmy, mają komfortem, tak, żeby to tak optymistycznie powiedzieć, funkcjonowania tego obiektu, który powinien być rzeczywiście na miarę XXI wieku i dobrze, że, ja wiem, że to sporo kosztuje też, tak, ze strony samorządu, ze strony gminy, no ale trzeba to wyzwanie było podjąć i cieszę się, że też ta inwestycja jest realizowana, bo to bardzo ważna inwestycja, być może uda się też w przyszłości jeszcze w tym wymiarze właśnie ochrony środowiska zrealizować inne inwestycje na terenie całej gminy, oby tak się stało. Myślę, że państwo radni też o tym będziecie myśleć i dążyć do tego, żeby jak najwięcej w tym wymiarze ochrony środowiska, bo i dostępność wody jest praktycznie już stuprocentowa, teraz też ta modernizacja była na niektórych odcinkach, że wiele w tym wymiarze się zrobiło dobrego i bardzo dobrze. I jeszcze dopowiem tylko kilka słów na temat tego, co, o czym pan wójt nie mówił, czyli też wiele w tych inwestycjach, może już nie infrastrukturalnych, ale w tych materialnych, zadziało się również i w strażach pożarnych. I to też ważny element współpracy samorządu właśnie z tymi instytucjami, z tymi stowarzyszeniami, jakimi są ochotnicze straże pożarne i dobrze, że tak się stało i pewnie jutro, tak, bo tutaj spoglądam na pana przewodniczącego, będziemy witać nowy wóz i cieszę się też bardzo, że ten wóz trafia na teren naszej gminy do Zygier. Ponoć będzie najnowocześniejszy, najlepszy w powiecie, a rozmawiam ostatnio z komendantem, prawdopodobnie w województwie, z komendantem wojewódzkim. I mam dla państwa też dobrą informację, że rozmawiałem z komendantem głównym w piątek przed świętami. Podobne zasady będą również dofinansowywania inwestycji w ten sprzęt strażacki w bieżącym roku. Także jeśli, no może nie akurat w gminie Zadzim, tak, bo to już rola pana wójta, samorządu, ale takie możliwości też będą i ochotnicy, strażacy będą chcieli jak dotychczas wzbogacać się o ten sprzęt potrzebny, o samochody, zresztą nie tylko, bo i z KRUS-u będziemy też wspierać strażaków, to też można się będzie ubiegać. Także te możliwości w nowym roku są. Zresztą pan premier na temat nowych możliwości w nowym roku to mówi wiele i ktoś, kto się wsłuchiwał, ja nie będę tego powtarzał, stara piątka Morawieckiego, nowa piątka Morawieckiego, tak? W każdym razie ta nowa piątka, ona jest właśnie otwarciem się na samorządy, żeby przy współpracy z samorządami
jeszcze i przy wsparciu oczywiście z budżetu państwa, znaczącym wsparciu z budżetu państwa, w wielu wymiarach wesprzeć, ułatwić życie, wesprzeć samorządy, ułatwić życie mieszkańców. I na to te środki na pewno będą. Na pewno będą. I tak jak państwo się cieszycie z tych inwestycji zrealizowanych, zaplanowanych, zrealizowanych, tak również i my w budżecie centralnym w skali kraju też się cieszymy z tego, co udało się w tym już mijającym, a dla nas Polaków ważnym roku, po roku. I za to też należą się słowa podziękowania i uznania dla pana wójta, dla pani wójt, dla całego samorządu w roku jubileuszu, stulecie, tak? Bo też uczestniczyliśmy w tych uroczystościach tutaj w wymiarze lokalnym, w naszej gminie, w naszej małej ojczyźnie. Trzeba podkreślić, że w tym wymiarze właśnie upamiętnienia tego roku na przestrzeni całego tego okresu, bo podejmując decyzję o tym, że rok ten kończący się 2018 będzie rokiem jubileuszowym, żeby on był cały, nie tylko okolice listopada 11, ale cały rok. I były te wydarzenia właśnie, w których też uczestniczyliśmy i mamy trwały ślad i w parku, tak, i piękną uroczystość w zespole szkół. Więc komitet, który pan wójt powołał na początku roku i ten komitet rzeczywiście działał, no może ja ze swojej strony mało aktywnie, ale też czasu mi brakowało, panie wójcie. Ale wiem, że spotykaliście się, pracowaliście, promowaliście i współpracowaliście szeroko ze szkołami, ze wszystkimi instytucjami, ze strażami także, żeby to stulecie niepodległości w naszej ojczyźnie, tutaj w tej małej gminie Zadzień przebiegło podniośle, uroczyście i żeby zostało tak na trwale zapisane w naszej historii. I to się udało. Za to też należy podziękować i zwrócić na to też uwagę, bo mówiąc o podsumowaniu, to też warto na ten temat powiedzieć. I ostatni wątek, już kochani, żebym nie przedłużał, bo też część robocza przed państwem. Ten wymiar współpracy z parafiami, z kościołami. To też cieszy, szczególnie mnie też, jako parafianina zadzimskiej parafii, bo to jest, mamy z gminy, to mamy cztery parafie, tak? Pięć nawet, tak. Więc, no nie wszystkie są na terenie siedzibą, ale Obręb zajmują, więc tutaj też udało się, nie chcę mówić o innych gminach, bo w całym powiecie udało się sporo zrobić też w inwestycjach na terenach kościołów czy przykościelnych, ale właśnie chociażby tutaj nasza gmina, nasz Zacin. Ten pierwszy kroczek zrobiliśmy, o kolejne środki się staramy, jeśli się te plany, które Rada Parafialna, tutaj też niektórzy są z Rady Parafialnej, są właśnie parafianie wśród radnych. Uda się zrealizować, to też naprawdę będziemy wszyscy się cieszyli w tym nowym roku z tego, że w tym wymiarze też już się coś udało zrobić, a plany mamy też, żeby było jeszcze tego więcej. Więc są też nowe wnioski złożone i w Funduszu Kościelnym, i w Ministerstwie Kultury znaczące, bo ponad milion wspólnie sięgające, no ale bądźmy dobre myśli, że też uda się tutaj te środki znaleźć. Także więc, kochani, przed nami, przed wami, przed państwem, ja oczywiście tyle ile będę mógł, to będę wspierał. Wiele do zrobienia w tym nowym roku. Cieszymy się z tego, co już w 2018 udało się zrealizować. I będziemy na pewno też się cieszyć z tego, co przed nami, jeśli się też nam uda zrealizować wiele inwestycji, o których tu już myślicie, czy wypracujecie zgodnie. Mam taką nadzieję, przez ten nowy 2019 rok uda się to wszystko zaplanować dobrze i dobrze zrealizować. No oczywiście, ponieważ nie miałem wcześniej okazji i możliwości, panie przewodniczący, być na tych trzech pierwszych sesjach, to już czwarta, więc proszę je ode mnie przyjąć jako mieszkańca tej gminy, ale również parlamentarzysty, serdeczne gratulacje, zdobycie zaufania przez wszystkich państwa w tych wyborach ostatnich samorządowych. To na pewno duże wyzwanie było i dla pana wójta, i dla
i dla całego, i dla wszystkich kandydujących, tak, w tych wyborach, bo każda taka kampania, każde wybory to niosą ze sobą stres i nie wiadomo, czy to uznanie się w oczach wyborców znajdzie, ale jeśli się już znalazło, to wypada się tylko cieszyć i jak najlepiej to uznanie przez całą kadencję, teraz macie Państwo już 5 lat od tych wyborów, realizować, współpracując dla dobra naszej małej ojczyzny, dla dobra gminy Zadzim. Co do radnych powiatowych, to się nie zwracam, bo jednak będę na sesji powiatowej, to również z życzliwością się odniosę. Więc kochani, dziękuję za to wszystko, co wspólnie udało się zrealizować. Gratuluję panu wójtowi jeszcze raz tych wszystkich inwestycji, o których pan mówił, o których pan nie mówił i życzę Wysokiej Radzie równie owocnej pracy dla dobra mieszkańców, jak to było w roku tym już kończącym się 2018, w nowym 2019 roku i obyśmy wspólnie tych powodów do radości, o których tu i pan wójt mówił, jutro powód do radości, tak, mam nadzieję, że dojedzie, było właśnie takich jak najwięcej i cieszmy się z tego, że razem tutaj jesteśmy i abyśmy się znów mogli za rok razem wszyscy spotkać, choć nie wątpię, że będziemy się w międzyczasie też spotykać, tak? Także dziękuję ślicznie, dziękuję za te piękne kwiaty i owocnych dalszych oprac. Życzę tym wszystkim. Dziękuję panie pośle. Pozostając jeszcze w tym punkcie trzecim, chciałbym tu powiedzieć trochę o powiecie, korzystając z władz powiatu, które nas odwiedziły. No, w minionej kadencji no, wszyscy wiemy, jak ta współpraca wyglądała. Specjalnie prac zrealizowanych wiele nie było. Były różne utrudnienia, pamiętamy słynne przystanki i inne sprawy. Myślę, że pan wójt tu mnie poprze i kilka słów też powie. Ale tutaj zaprosiliśmy na tę sesję panią starostę, żeby ta współpraca w tej nowej kadencji była na pewno lepsza, konstruktywna i żeby dla tych mieszkańców razem jakoś działać. Panie wójcie, kilka słów? Dziękuję panie przewodniczący. Częściowo to wyręczył. Proszę państwa, też myślę, że też część z państwa nie ma jeszcze okazji poznać też nasze nowe władze powiatu. Ja akurat tą okazję miałem, bo uczestniczyłem w pierwszej sesji, też gratulacje złożyłem pani staroście, panu wicestaroście i panu przewodniczącemu. Jeśli chodzi o pana przewodniczącego, to akurat to pewnie jest sytuacja na tyle wygodna, że jest to też i nasz rodak, powiedzmy tak, pochodzący z naszej gminy, więc tym bardziej dajemy nadzieję, że też na pewno z takim życzliwym okiem też w stronę naszej gminy będą państwo patrzeć. No tak, na pewno wiemy, że też te działania gdzieś tam wspólne, tak, między samorządami na tym szczeblu gmina, powiat, no też można je realizować. Nie ma tu może jakiejś podległości, może nie ma uzależnienia, ale dzięki właśnie jakiejś współpracy można pewnie też te potrzeby różne realizować, szczególnie pewnie jeśli chodzi o to, no wiesz, może i temat prozaiczny, ale czy drogownictwo, ale inne obszary, na pewno ta współpraca jest ważna, jeżeli będzie właściwa i owocna i przede wszystkim dobra, stąd też, ja już zresztą też gdzieś to pozwolę sobie to przekazać dzisiaj, że w wcześniejszych spotkaniach, ale tutaj ze swojej strony oczywiście też jako gminy chcielibyśmy też tą współpracę zadeklarować w stronę powiatu i też oczywiście gdzieś tam oczekujemy tego, że tak powiem, w jakiś sposób w drugą stronę i mam nadzieję, że również tak będzie się to układać w tej właśnie pięcioletniej kadencji. Może oddamy głos naszym gościom, panie przewodniczący. Bardzo proszę pani teraz. Dziękuję. Wysoka Rado Gminy Zadzień, panie pośle, szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Mam okazję pierwszy raz z państwem w takiej roli się widzieć, chociaż gmina Zadzień jako taka nie jest mi obca, ponieważ no, jako wieloletni dyrektor szkoły w Uniejowie ze szkołą podstawową, z zespołem szkół właściwie w Zadzień współpracowałam wcześniej i tutaj z panią dyrektor obecną też. Przede wszystkim chciałabym państwu wszystkim pogratulować wyboru na zaszczytną nie funkcję, bo to no nie funkcja, ale taką społeczną rolę radnego panu wójtowi, że wyborcy po raz kolejny, a właściwie no po raz drugi, ale to jest, myślę, że już aż po raz drugi, prawda, bo dali zaufanie, dali ten kredyt zaufania pierwszą kadencję
samo to, że Pan został na próbą, to znaczy, że się Pan w oczach wyborców jak najbardziej sprawdził. Nie każda gmina ma takie szczęście jak Państwa gmina, że ma takie niematerialne dobro, powiem, powiatowe w osobie Pana posła Piotra Polaka, który naprawdę w taki bardzo dyplomatyczny sposób potrafi dzielić się sobą i tym, co może i potrafi, i tym, o co cały czas zabiega, ze wszystkimi miejscowościami, ze wszystkimi gminami, wszystkimi powiatami, z których ten mandat posła otrzymuje. Mamy nadzieję, Panie Pośle, że na tej kadencji się nie skończy i już dzisiaj ja osobiście Panu tego życzę. Zwłaszcza, że miałam też możliwość, okazję i zaszczyt współpracować zarówno z Panem posłem, kiedy był starostą poddębickim, jak i z Panią wicewójt, z Panią zastępcą wójta, Panią Irenką, i bardzo dobrze to wspominam. W tym momencie to powiem jeszcze tak, że gdyby Pan poseł został na stanowisku starosty w powiecie poddębickim, no nie byłoby pewnie mowy o tym, o czym tutaj Pan wójt i Pan przewodniczący wspominali, że przez ostatnie dwie kadencje nie było za ciekawie. Mogę Państwu powtórzyć to, co powiedziałam, kiedy zostałam wybrana na starostę poddębickiego. Zależy mi na tym, żeby nie dzielić, ale łączyć. Pierwsza jaskółka już jakby ujrzała, pozostała w powiecie poddębickim, a mianowicie odbyło się wspólne spotkanie wszystkich gmin z terenu powiatu poddębickiego. Bardzo dziękuję, że właśnie Pan wójt też odpowiedział na to zaproszenie. Myślę, że no, był zresztą, tak jak wspominał, jednym z pierwszych, który nam złożył gratulacje. Bardzo zależało mi na tym, żeby to był taki jasny znak tego, co ma nastąpić. Czyli to jest powiat 6 gmin, które są suwerenne, ale które mają takie same prawa w powiecie, nie ma lepszych i gorszych. I proszę się nie obawiać, i to, co też podkreśla burmistrz Kaczmarek, burmistrz Uniejowa, co mówi, co odpowiada na zarzuty, że Uniejów przejął władzę w powiecie. Nie, my powtarzamy jedno. Cytuję, bo może nie wypada, żebym sama tak o sobie powiedziała, pan burmistrz powiedział: daliśmy najlepszych ludzi, a nie zabieramy niczego. Będziemy się starali, żeby ta opinia, którą wypowiada Pan Burmistrz, Państwo, żebyście mogli ją potwierdzić. Dostałam takiego, no nie SMS-a, znalazłam komentarz na jednym z portali społecznościowych od jednego z radnych: po owocach ich poznacie. Prawda, rzeczywiście, mówi się też najpierw znieść jajo, a potem gdacz, ale ja dzisiaj powiem w ten sposób, że żeby coś powstało, to najpierw trzeba zacząć od marzeń, których nie należy się bać. Pierwszy krok został zrobiony. Wyzwanie podjęliśmy. Ja szczególnie chciałam pogratulować paniom w Radzie Gminy Zadzim. Zostałyśmy radnymi, ja zostałam starostą poddębickim w roku stulecia praw wyborczych kobiet w Polsce. Także myślę, że to też taki szczególny znak i jakieś takie właśnie docenienie naszej roli kobiet. Oczywiście absolutnie do panów nic nie mam, feministką nie jestem, natomiast życzyłabym sobie, myślę, że wszystkim panom, żeby parytet jednak troszeczkę poszedł w kierunku tej damskiej części. Kobiety na pewno, tak jak muzyka, łagodzą obyczaje, polityka jest rodzaju żeńskiego, tak jak kobieta. Chciałam Państwu też pogratulować wszystkich inwestycji, które udało się Państwu w mijającym roku wykonać, i pogratulować jednocześnie, życzyć, żeby kolejny rok był jeszcze lepszy. Tak jak Pan poseł wspomniał, będzie realizowany rządowy program budowy dróg samorządowych i tu oczywiście w to wpisują się zarówno drogi gminne, jak i powiatowe i wszystkie inne i innych szczebli samorządu. Wielokrotnie pojawiało się i no niestety funkcjonuje w polskim języku, nie wiadomo dlaczego wybrano takie właśnie słowo kompleks. Zawsze jak o tym się mówi,
to chciałabym powiedzieć, absolutnie Państwo kompleksów nie musicie mieć, także z tego powodu, co robicie, no myślę, że robicie naprawdę bardzo, bardzo dużo i tutaj ukłon w kierunku i Państwa radnych i tutaj obojga Państwa wójtów. Jeżeli chodzi o jakiś taki temat najbliższy, to tutaj Pan Przewodniczący, o którym też chciałam powiedzieć, że no macie Państwo też szczęście, że macie przewodniczącego rady na terenie swojej gminy. On zawsze podkreśla, że jest jakby takim łącznikiem. Słusznie został wybrany z tych trzech gmin jako przedstawiciel, ponieważ no, korzenie ma w gminie Zadzim, mieszka w gminie Poddębice, ale żony, przepraszam, w gminie Klęczniem, ale żonę ma z Dalikowa, ale jego życiorysie funkcjonują, a powiem Państwu szczerze, że naprawdę telefon od Pana Przewodniczącego to znaczy, że będzie chodziło o coś, o czym powinnam pamiętać jako starosta poddębicki na terenie tych gmin ze szczególnym wskazaniem na tutaj, że tak powiem, jedną, w której się aktualnie znajdujemy. Odnośnie takich też przedsięwzięć, to chciałabym powiedzieć, że podjęliśmy taką decyzję i właściwie wszyscy panowie wójtowie i burmistrzowie się na to zgodzili, żeby dożynki powiatowe łączyć z dożynkami gminnymi w kolejnych gminach. W tym roku Państwo zadeklarowaliście też wstępnie, że tutaj, ale już po spotkaniu z panami wszystkimi wójtami, burmistrzami, tak idziemy w kierunku Wartkowic w tym roku. Także proszę pamiętać, że jak się pojawi temat dożynki powiatowe, to one będą w tym roku w Wartkowicach, a potem kolejne gminy u niej zostawimy na koniec. Natomiast Poddębice no, w tej chwili już były, tak? Więc no, po prostu przejdzie ten cały cykl. Też nie chciałabym zabierać Państwu już za dużo, już i tak za dużo powiedziałam. Więc ponieważ ten okres świąteczno-noworoczny, chciałabym Państwu złożyć serdeczne życzenia. Przede wszystkim zdrowia, bo jak mamy zdrowie, to po prostu i myśli są inne i można się skupić na działalności też społecznej. Życzę Państwu wyrozumiałości Waszych bliskich, bo to niestety działalność, którą Państwo podjęliście, czy teraz, czy już wcześniej, wymaga dużo zaangażowania własnego czasu. Życzę Państwu zgody, różnijmy się pięknie, różnijmy się i dyskutujmy o merytorycznych sprawach, nie podgryzajmy się, ani nie myślmy kto lepszy, kto gorszy. Wobec świata jesteśmy wszyscy równi. Każdy inny, ale wszyscy równi. Życzę każdemu z Państwa spełnienia Państwa marzeń takich prywatnych i związanych z gminą. Panie pośle, jeszcze raz też Panu wszystkiego dobrego, jak będziemy się widzieli na sesji Rady Powiatu, to oczywiście też jeszcze o Panu pośle dużo dobrego powiemy. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję Państwu. Dziękuję Pani Starosto. No myślę, że nasz rodak przewodniczący Rady Powiatu rządzi w powiecie. Niech powie coś i u nas. Dziękuję Panie Przewodniczący, Panie Pośle, Panie Starosto, Panie Wójcie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Bardzo miło mi jest gościć po raz drugi w tej kadencji już na tej sali i wspólnie z Państwem obradować, bo każda osoba, która tutaj przychodzi, można powiedzieć, że wspólnie z Wami obraduje, bo ma możliwość zabrania głosu, wsparcia, pomocy i tak dalej. Dosyć sporo słyszeliśmy o tym, co się działo, czy w trakcie kadencji poprzedniej, czy w czasie już przedwyborczym i dzisiaj, że tej współpracy tak naprawdę między powiatem a gminą nie było. My tutaj z Panią Starostą nie przyjechaliśmy obiecać Wam gruszek na wierzbie, bo tego się na dzień dzisiejszy nie da, ponieważ sami tak naprawdę wchodzimy i staramy się zobaczyć, na co nas stać, co możemy i w jaki sposób to dzielić. Tak jak już
bo pani starosta bardzo dużo powiedziała, że nie ma za dużo co do powiedzieć, tak jak już pani starosta mówiła. Podjęliśmy pierwsze kroki po to, aby powiat był jednym zwartym kolektywem, żeby już wspólnie działały wszystkie gminy i to nieważne w jakiej opcji są, czy to z lewa, czy z prawa. To spotkanie, które odbyło się również z moim udziałem, było bardzo miłe, sympatyczne i mamy nadzieję, że takie spotkania będą również w gminie Zadzień, bo taki sobie postawiliśmy cel, że te spotkania będą się odbywały częściej, już bardziej w sposób roboczy, bo to pierwsze spotkanie było takie bardziej, żeby zadeklarować chęć współpracy, podjąć jakieś pierwsze decyzje, o czym już pani starosta mówiła, czyli o dożynkach, a dalsze spotkania już myślę, że będą bardziej robocze i będą zapadały decyzje względem inwestowania w powiecie, inwestowania wspólnego z gminami i wspólnych działań poszczególnych gmin powiatu. Szanowni Państwo, tak jak już tutaj pan poseł mówił, w gminie Zadzień jest bardzo zły stan tych dróg powiatowych. Na gminie Zadzień jest 65 km dróg powiatowych. Po gminie Poddymice jest to największa ilość dróg powiatowych. To jedna piąta z 333 km, jakie posiada powiat dróg powiatowych, jedna piąta jest na gminie Zadzień. Tak jak jeździmy wszyscy, bo ja jeżdżę, widzimy, że ten stan tych dróg jest katastrofalny. No nie ma możliwości, żeby wszystkich tych kilometrów zrobić w czasie tej kadencji. Wiemy, że Państwo oczekują od nas właśnie w tym względzie, czyli względem dróg, żeby tych dróg powstało. Jednak mogę zadeklarować w imieniu, myślę, swoim całej Rady i również Zarządu, że te podziały na drogi będą sprawiedliwe. Nie tak jak było to w poprzedniej kadencji, gdzie dokładnie, Szanowni Państwo, wiecie, że w gminie Zadzień powstało w ciągu ostatniej kadencji 2 km 400 metrów drogi, co nam daje, jeżeli byśmy przeliczyli na jedną kadencję, żebyśmy musieli robić 30 kadencji, żeby wszystkie drogi wyremontować, czyli ponad 100 lat by nam trwało w tym tempie wyremontowanie wszystkich dróg powiatowych. Jako przewodniczący Rady liczę również, jestem wręcz przekonany na współpracę z panem wójtem i z panem przewodniczącym, z którymi jestem, można powiedzieć, że cały czas w kontakcie. Tak naprawdę zostały już podjęte pierwsze decyzje, próby małej inwestycji, ale która ma sięgnąć prawdopodobnie, bo to jeszcze są pewne sprawy, które trzeba tutaj rozwiązać gminę Zadzień. Wszystkich Państwa radnych w imieniu swoim zapraszam również na sesję do nas do powiatu. Drzwi w powiecie są otwarte, bardzo miło będzie nam gościć Państwa i wspólnie z Państwem obradować. Tak jak już tutaj wcześniej pani starosta mówiła, jest okres noworoczny, mimo że się z częścią z Was widuję dosyć często, życzę przede wszystkim wszystkiego najlepszego na ten nowy rok, wielu pomyślności, a także wielu realizacji, pomyślnych realizacji inwestycji na terenie gminy i swoich okręgów. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie pośle. Pani dwa słowa. Tak wsłuchiwałem się w głosy przedmówców, szczególnie w głos pani starosty, która nawiązała do parytetów i do tego, że trzeba mieć w pewnych momentach szczęście. To ja też powtórzę to Małgosiu, tak mogę powiedzieć, bo znamy się od wielu lat, że to ja też to szczęście miałem w przeszłości, że właśnie dane było, no jest mi w jakimś też wymiarze współpracować z kobietami, bo rzeczywiście to jest prawda, że kobiety inaczej podchodzą do rzeczywistości, do tych realiów niełatwych często, szczególnie tej debaty publicznej i wnoszą wiele dobrego do tej przestrzeni, tego życia społecznego. Ja to szczęście kiedyś też, kochani, miałem, bo gdy zostałem właśnie starostą, mieliśmy być wtedy razem, tak? No ale nastąpiła zamiana, była inna kobieta, wtedy zastępcą. Później już i wcześniej, i później
aż do tego rozdania nie było takiej opcji, że kobieta była ze starostą, czy chociażby wicestarostą. I teraz już abstrahując od tego, tak, gdy może trochę zdradzę kulis tego, jak to się odbywało w trakcie tych ustaleń, uzgodnień co do tego, jak po tych wygranych, zwycięskich dla nas wyborach poustalać te wszystkie relacje, że to ma być kobieta, bo wiedzieli, ja przynajmniej wiedziałem, tak, że wcześniej kobiety nie było na funkcji starosty, ale to nie było najważniejsze. Ale zdradzając te kulisy, to tylko panie były, że tak powiem, brane pod uwagę, ponieważ były w tym momencie i są najlepsze. Także panowie w wymiarze powiatowym najlepszymi kandydatkami, tu się nie obrazi Sebastian, myślę, w tym momencie, były kobiety. I rzeczywiście dobrze, że tak jest, że panie chcą się włączać w tę niełatwą pracę społeczną. Małgosia, tak jak powiedziałem, my byliśmy razem w zarządzie 12-13 lat temu i wiele lat wcześniej w Radzie Powiatu Podlębickiego. I ja tak patrzę, kochani, na Radę Powiatu, Radę Gminy Zadzim, to tak jak w Sejmie. Tak jak w Sejmie. Te 25% parlamentarzystów jest kobietami, tak i tutaj te 25% radnych jest płci żeńskiej, jesteście właśnie wy pani. No cóż, no, kilka lat temu zrobiliśmy jakiś ukłon, te parytety wprowadziliśmy, tak? Ja uważam, że to nie było do końca potrzebne, bo jeśli ktoś chce, to się odnajduje i może kandydować, nie ma żadnych barier, tak, żeby próbować swoich sił w polityce. Chyba, że mąż. Więc te wymogi rzeczywiście w wyborach proporcjonalnych są i dlatego też tworząc te listy powiatowe, to każdy komitet z tym się zderzył, że musiał brać pod uwagę właśnie parytet. A w wyborach typu w JOW-ach, tak, w tych jednomandatowych, jak tutaj w gminach do 20 tysięcy typowych JOW-ach, już tego obowiązku nie ma, no bo to jest możliwe. Więc tak społeczeństwo zadecydowało. Więc te 25% jest, no cóż, panie mogą, jeśli tylko zechcą, się starać o więcej w przyszłości, czego życzę, bo rzeczywiście kobiety wnoszą dużo, dużo dobrego. Ja też dużo dobrego, jak patrzę tutaj w lewo, na panią sekretarz, na panią wójt, też w przeszłości swojej zawdzięczam, więc na pewno warto swych sił w polityce, w tej mniejszej, tej większej, tej wyższej, próbować brać sprawę w swoje ręce. Tak, życzę jeszcze raz i paniom, ale również i panom wszystkiego dobrego w nowym roku 2019. Tutaj dodatkowo dziękuję. Czy ktoś w temacie punktu trzeciego jeszcze z rady? Nie widzę. Drodzy Państwo, tak tutaj gości przyszli, tak szybko żeśmy tutaj skoczyli, że w porządku obrad nie zdążyliśmy tutaj przegłosować. Także bardzo proszę, czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Bardzo proszę, więc głosujemy. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Wszyscy Państwo radni za. Ogłaszam 10 minut przerwy.
kiedyś... Przechodzimy do punktu czwartego. Zamówiłam taki kwadrans dla dyrektora. Przyjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia miejsca poprawy zakresu gospodarowania przestrzennego na terenie części działek oznaczonych numerami ewidencji gminy 156/2 i 156/2. Pan mówi coś dla gminy? Chodzi to o działki w Kazimierzewie, które kiedyś wcześniej mieliśmy Państwo tutaj radni z tamtej kadencji, pamiętacie, na zakręcie jak się jedzie do Podęby, w Kazimierzewie, tam jeden z tych siedziorów wystąpił o zmianę zagospodarowania. Tutaj mamy te mapki. Jednak, panie wójcie, dwa słowa. Panie dziękuję. Króciutko tylko odbyłem przeprowadzenia. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tych działek. Szczególnej uchwale, to tak naprawdę jest jakby zakończeniem całej tej procedury planistycznej i sporządzania planu podjętej na podstawie tej uchwały z 30 stycznia bieżącego roku. Uchwała przedstawienia sporządzenia miejscowego planu to jest zgodnie z własnym mieszkańca, to pan przewodniczący wspomniał z przedsiębiorcą. Myślę, że to temat pewnie znany wszystkim Państwu, dlatego też staramy się pewnie gdzieś tam nie stwarzać barier. Bardziej dotyczących jakiejś rozwoju, działalności gospodarczych czy jakichś podobnych, też a szczególnie osobom przedsiębiorcom naszego terenu, które głównie temu celowi służy. Dziękuję panie wójcie. Tak, no jeśli się przedsiębiorczość rozwija, to jest dobry kierunek, ale no myślę, że jakieś wpływy do gminy, jeśli coś tam powstanie, zawsze będą. Niemniej jednak bardzo proszę ktoś w temacie z Państwa radnych. Nie widzę. Bardzo proszę bardzo. Jeśli mogę ja, szanowni Państwo, to już tak na siedząco, to jeżeli Pan mówi. Od czerwca tego roku, który się kończy, obowiązuje nowa ustawa o strefach ekonomicznych w Polsce i tak jak kiedyś do czerwca była możliwość podjęcia działalności gospodarczej na specjalnych warunkach w strefach czy bądź pod strefach, tak teraz strefą jest cały kraj, cała Polska. I każda taka inicjatywa, jeśli się pojawia, właśnie, że no jest chęć utworzenia czy podjęcia działalności gospodarczej, to właśnie można to zrobić przy współpracy z samorządem. I teraz Państwo tą decyzją wpisujecie się poniekąd właśnie w możliwość otworzenia się całej Polski pod działalność, ułatwienie działalności gospodarczej wszystkich terenów, tak? Jeśli one nie były na przykład w strefach. Wiem tutaj, jakie są plany związane z tą działalnością, ale jeśli by się pojawił na przykład inwestor, który chciałby też na terenie gminy, nie wiem, budować duży zakład przetwórczy czy jakikolwiek inny, to właśnie ta ustawa takie możliwości daje przy współpracy właśnie z samorządem. Tylko trzeba, wiadomo, trzeba plan czy studium, czy plan trzeba zrobić. Dziękuję. Czyli przechodzimy do głosowania. I proszę Państwa, kto jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy Państwo radni za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok. Czyli to są ostatnie takie zmiany w tym budżecie, który jeszcze trwa. Niemniej jednak pani skarbnik, dwa słowa? Czy trzy? Pięć. Na podstawie analizy wykonania budżetu proponuje się następujące zmiany. I tak w załączniku numer 1 o dochodach w rozdziale 0,10,55 paragraf 23,10 zmniejsza się o kwotę 3,26. W rozdziale 195 paragraf 0,460 zmniejsza się o 26,809. W rozdziale 851,94 paragraf 0,48 zwiększa się o kwotę 978,38 zł. W rozdziale 855,04 paragraf 24,40 zwiększa się o kwotę 5,121. W rozdziale 0,10,95 paragraf 0,770 zwiększa się o kwotę 5,10 tysięcy. Teraz przechodzimy do wydatków.
załączniku numer 2 zmniejsza się następujące wydatki. W rozdziale 0.10.30 paragraf 28.50 kwotę 691.81. Rozdział 810.95 o kwotę 9.407.26. Rozdział 402. Rozdział odpisy na zakładowy fundusz zmniejsza się o kwotę 19 groszy, a zwiększa paragraf 4 319 groszy. Potem w rozdziale 616 paragraf 60-50 zwiększa się o kwotę 5661.37. Rozdział 750.23 ogółem zmniejsza się o kwotę 4127.21. Rozdział 754.12 zwiększa się o kwotę 11804.56. Rozdział 757.02 zwiększa się o kwotę 5000. Rozdział 851.54 zwiększa się o kwotę 978.38. Rozdział 901 zmniejsza się ogółem o kwotę 78.193.54. W tym wydatki inwestycyjne o 54.993.54. Rozdział 902 gospodarka odpadami. Tutaj jest przemieszczenie między paragrafami. 444.40 zmniejsza się o 58 groszy, a zwiększa paragraf 4.300. Natomiast w rozdziale 995 ogółem zmniejsza się ten paragraf o 23.200. Potem w rozdziale 921.20 zmniejsza się paragraf 650 o kwotę 5661.37. Jeżeli chodzi o wydatki, to też już wszystko. Potem są załączniki załącznik inwestycyjny, to też Państwo macie, gdyby poszczególne wydolone inwestycje już zmniejszamy do wykonania. I jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, to wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, czy ktoś zadał w temacie? Ja bym Panie Wójcie zapytał, tutaj gospodarka Szczecowa to miało być 1 815 000, a jest 1 760 000, to znaczy się, że na tyle jest faktura za te pierwsze roboty. Pani skarbnik może? Tak, proszę. To jest o 50 000 zmniejszenie, tak? Zmniejszyliśmy, o to jest podatek VAT, który nie jest kosztem kwalifikowanym. Ogólnie pierwsze faktur, które były wystawione na odeszkanie. Przechodzimy do głosowania w sprawie uchwały z dnia w budżecie na rok 2018. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała Rady Gminy w sprawie dokonania zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Rady Gminy. Tu idzie za zmianami w budżecie. Bardzo proszę, ktoś w punkcie. Nie widzę. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Radny WPF. Kto jest za? Wstrzymał. Dziękuję. Wszyscy Państwo radni. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019. Pan Wójt, dwa słowa? Dziękuję Panie Przewodniczący. Drodzy Państwo, to tak naprawdę zwieńczenie
tego tematu, czyli uchwalenie budżetu gminy Zadzie na rok 2019, ponieważ jak wiemy, temat został szeroko opracowany i dyskutowany na szczególnych komisjach jeszcze przed świętami. Proszę Państwa, tylko ogólnie, myślę, no, podsumowując to, co powiedziałem też na komisjach. Mam nadzieję, że ten przygotowany przez nas projekt budżetu z dwoma autopoprawkami, o których też oczywiście się pomagali, te małe kosmetyczne zmiany, czy kwestie techniczne, czy kwestie zapisu merytorycznego wskazane przez organ nadzoru, które zostały też naniesione i Państwu omówione. Mam nadzieję, że ten projekt budżetu po pierwsze uda nam się zrealizować jak w najlepszym jego wydaniu, tak aby te większość zaplanowanych zadań i działań udało się zrealizować. Oczywiście mamy cały szereg i dosyć dużą skalę zaplanowanych tych inwestycji na rok przyszły, na 2019. Ja już o tym wspominałem na komisjach, że gdzieś tam na przestrzeni, no tak powiedzmy tylko tej kadencji, powiedzmy, która w moim przypadku się zakończyła, skończyła następna, no budżet gminy Zadzim troszeczkę nam spuchł, jeśli można tak to powiedzieć i tak się kolokwialnie wyrazić. Gdzieś tam zaczynaliśmy z tego poziomu, no ja zaczynałem z poziomu tych 14 milionów. Projekt budżetu gminy Zadzim na rok 2019 opiewał właśnie na kwotę 1,29 mln. Więc jest to, myślę, duża zmiana i szczególnie na pewno te zadania inwestycyjne, które planujemy przeznaczyć ponad 9 milionów złotych, no to jest na pewno duże zadanie i duże wyzwanie dla nas wszystkich, aby móc sprawnie ten budżet zrealizować i żeby zaspokajał potrzeby, myślę, wszystkich dziedzin, bo to oczywiście nie chcemy skupiać się tylko na jakichś jednostkowych zadaniach, ale żeby tutaj mieszkańcy byli usatysfakcjonowani z realizacji wielu ich założeń. Ja może dostałem skarbnik o czytanie z przepisami opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie przedłożonego projektu budżetu, także bardzo proszę. Uchwała nr 3, łamane na 320, łamane na 2018, składu orzekającej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu gminy Zadzie na 2019 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych zmianach obrachunkowych, to jest dziennik ustaw 2016 roku, pozycja 561, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Bogusław Wenus, przewodnicząca, Agnieszka Kamyczek-Maszewska, członek, Józefa Lucyna Michejda, członek, uchwała co następuje. Opiniuje pozytywnie przedłożony projekt budżetu gminy Zadzie na 2019 rok. Uzasadnienie. Skład orzekający rozpatrzył przedłożony przez wójta gminy Zadzie projekt budżetu gminy na 2019 rok wraz z przesłaną autopoprawką. Projekt uchwały budżetowej został opracowany zgodnie z wymogami procedury uchwalania budżetu określonych uchwałą Rady Gminy z dnia 8 września 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, jak również zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Przedłożony projekt zawiera elementy określone w przygotowanej uchwale oraz objaśnienia. W wyniku analizy projektu budżetu oraz materiałów opisowych została sformułowana opinia zawarta w sentencji uchwały. Opinię składu orzekającego o projekcie budżetu gminy sformułowano w niniejszej uchwale stosownie do przepisu artykułu 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wójt gminy zobowiązany przedstawić przed uchwaleniem budżetu Rady Gminy. Od opinii wyrażonej w uchwale na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy Regionalnej Izby Obrachunkowej przysługuje odwołanie do pełnego składu kolegium. Podpisano elektronicznie przez pana Bogusława Wenus Rio w Łodzi 7 grudnia 2018 roku. Teraz uchwała nr 3 łamane na 321 łamane na 2018 rok składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Zadzim oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2019 roku. Na podstawie artykułu 13 punkt 3 i 12 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnej Izbach Obrachunkowych oraz artykułu 230 ust. 3 i artykułu 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
skład orzekający regionalnej w obrachunkowej w Łodzi. Wogusą będąc przewodnicząca Agnieszka Karmyczek-Maszewska, członek jest na Michejda członek. Uchwala co następuje. Opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z uwagami zawartymi w uzasadnieniu. Opiniuje pozytywnie możliwość finansowania planowanego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok deficytu budżetu. Uzasadnienie. Formułując mniejszą opinię, skład orzekający wziął pod uwagę dane wynikające z projektu budżetu gminy oraz z projektu wieloletniej prognozy finansowej, łącznie z autopoprawkami. Mając na względzie zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dotyczących uchwalania i wykonania budżetu w latach następnych. Odnośnie paragrafu 1. Na podstawie przedłożonego projektu uchwały w sprawie WPF skład orzekający stwierdził, co następuje. Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana zgodnie z artykułem 227 ustawy ustęp 1 ustawy o finansach publicznych, to jest na lata 2019-2029. Wykaz przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały spełnia wymogi określone w artykule 226 ustęp 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. Wartości przyjęte w projekcie uchwały na rok 2019 są zgodne z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu na rok 2019. W tym w szczególności z zakresu wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy, to wypełnia zasadę określoną w artykule 229 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z artykułem 228 punkt 1 ustawy o finansach publicznych uchwała w sprawie WPF może zawierać upoważnienie dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć. W opiniowanym projekcie WPF gmina planuje realizację przedsięwzięć, zatem w treści uchwały w sprawie WPF powinno być zamieszczone stosowne upoważnienie. Macie Państwo tutaj autopoprawkę numer 2. Tak. Z analizy prognozowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2019-2029 jednostka wykazuje dla każdego roku objętego prognozą osiągnięcia nadwyżki operacyjnej budżetu, co jest zgodne z artykułem 242 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z artykułem 243 ustawy o finansach publicznych jednostka samorządu terytorialnego dokonuje na podstawie wielkości budżetu obliczenia dla każdego roku objętego prognozą kwoty długu w indywidualnych wskaźników, to jest dopuszczalnego wskaźnika spłaty długu oraz planowanego wskaźnika spłat długu dla danego roku. W opiniowanym projekcie WPF łączna kwota zobowiązań przypadająca do spłaty z tytułu rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi od tych zobowiązań odsetkami planowany wskaźnik spłaty do planowanych dochodów ogółem nie przekracza w całym okresie spłaty zadłużenia dopuszczalnego wskaźnika spłat. W poszczególnych latach relacje te przedstawiają się następująco. W roku 2019 od 4,02% do 8,37%, w roku 2020 od 6,36% do 7,28%, w roku 2021 od 6,67% do 6,68%, w roku 2022 7,74% do 8,39%, w roku 2023 od 7,94% do 10,24%, w roku 2024 od 7,6% do 10,76%. W następnych latach objętych prognozą kwoty długu to jest od roku 2025 do 2029 zapas pomiędzy wskaźnikami jest kilkuprocentowy. Skład orzekający zwraca uwagę na minimalny zapas pomiędzy wskaźnikami w 2021 roku, który wynosi tylko 0,01% prognozowanych dochodów, a w 2022 roku 0,65%. Mając powyższe na względzie, skład orzekający wskazuje, iż przyjęte w WPF założenia finansowe będą wymagały jednostki konsekwentnych działań w celu realizacji planowanego poziomu dochodów bieżących i majątkowych, dyscypliny w ponoszeniu wydatków. Ponadto bieżące monitorowanie realizacji budżetu jednostki, jego wpływu na WPF, w tym na powyższe wskaźniki w celu zachowania ograniczeń wynikających z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych.
załączone do WP w objaśnienia uzasadnienia przyjęte w niej wartości oraz wskazują, że wójt gminy opracowując projekt uchwały kierował się przepisem artykułu 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna. Odnośnie paragrafu 2. Na podstawie analizy projektu budżetu stwierdzono, że deficyt budżetu został określony zgodnie z dyspozycją artykułu 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W projekcie budżetu ustalono dochody ogółem wysokości 26 436 119 zł, wydatki ogółem wysokości 28 282 280 zł, deficyt wysokości 1 847 151. Jednostka zaplanowała pokrycie deficytu budżetu przychodami z tytułu pożyczek zaplanowanych do zaciągnięcia w 2018 roku w wysokości 1 847 161. Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Ponadto zaplanowano zaciągnąć kredyt z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 805 574 zł. Gmina planuje pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi, zakładając przy tym nadwyżkę operacyjną w wysokości 1 120 556 zł, co wypełnia dyspozycję artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z artykułem 212 ust. 1 punkt 6 ustawy o finansach publicznych ustalono w projekcie uchwały budżetowej limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na finansowanie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu w wysokości 1 350 000, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 500 000. Planowane do zaciągnięcia zobowiązania mają wpływ na wysokość długu jednostki. Układ orzekający stwierdził, że planowany na koniec 2019 roku dług będzie wynosił 9 517 881 zł, co będzie stanowiło 36% dochodu w ogóle. Zgodnie z opracowaną prognozą kwoty długu, zadłużenie zostanie spłacone w 2029 roku. Szczegółowa analiza w zakresie wysokości spłat długu w 2019 roku i przyszłych latach budżetowych została przedstawiona w paragrafie pierwszym niniejszej opinii. Dokonane przez skład orzekający ustalenia pozwoliły wyrazić opinię jak w sentencji uchwały. Stosownie do artykułu 230 ust. 3 w związku z artykułem 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych niniejsza opinia podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od jej otrzymania na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. To jest dziennik usta z 2018 roku, pozycja 1330 ze zmianami. Od opinii wyrażonej w uchwale na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych przysługuje odwołanie do pełnego składu kolegium. Podpisano elektronicznie przez pana Bogusława Wenus, Rio w Łodzi, 7 grudnia 2018 roku. Dziękuję. Dziękuję. Pani wójt? Państwo radni? Bardzo proszę, pani radna. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie wójcie. Jak jesteśmy przy dość poważnej, ważnej sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok, i tutaj mam takie zapytanie do państwa, ponieważ chodzi mi o dział 754, a dokładnie rozdział, który to jest zestawienie planowanych dotacji udzielonych w 2019 roku z budżetu gminy. Chodzi mi mianowicie o tą dotację dla PSP pod Dębice. Jest to kwota 15 tysięcy. To miało być na zakup tego samochodu, tak? Dla dotacja dla PSP pod Dębice. Szanowni Państwo, z kolei w załączniku numer 4 do uchwały, tutaj gdzie mieliśmy, jest dotacja do zakupu lekkiego samochodu operacyjnego przez PSP w Podgębicach. Słuchajcie Państwo, w kwocie 140 tysięcy. Nie, pomyliła Pani, to jest do projektu do zmiany. Ale tu jest napisane, dlaczego nie, to ja tylko pytam Pani Skarbnik, bo tu jest wypisane dotacja do zakupu lekkiego samochodu operacyjnego przez PSP pod Dębica. Ale to jest załącznik do zmian w 2018 roku. To tak jak, bo to powstał ten model, bo to powstał, to znaczy się powstał ten dział, to jest 75412, tak? To dobrze ja mówię, to jest 2018 roku, po prostu chciałam dopytać o tą dotację, bo 40 tysięcy, bo ja teraz nie rozumiem. Chodzi mi zapis Pani Skarbnik, bo tutaj chodzi o bezpieczeństwo publiczne. Tak, tak, tak.
bo myślałam, że tu jakiś się po prostu wkradł tam, bo tu są bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja do rozbudowy, wiadomo, to będzie wyzerowana, ponieważ już poszła dotacja straży pożarnej, to jest dotacja do zakupu lekkiego samochodu, lekkiego, który jest na, jak tam widzi, dotacja do zakupu lekkiego samochodu operacyjnego przez PSP w Poddębicach, jest to kwota 140 tysięcy. Plan nakładów na zadanie inwestycyjne, to jest załącznik numer 4. Tam się po prostu jakiś tam błąd. Ja może do pani dam sobie podetę. Bardzo proszę, zapraszam, bo ja podetę. Na budowę garażu. Dwie takie pozycje. Bardzo proszę, ktoś jeszcze? W temacie budżetu na rok 2019. Nie widzę. Przechodzimy więc do głosowania. Bardzo proszę, kto jest za uchwaleniem budżetu na rok 2019? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy Państwo radni. Brawo. Życzę Panie Wójcie, żeby udało się ten budżet w jak najlepszym stopniu zrealizować. Aspiracje są duże i dziękuję. Bardzo proszę, pan poseł. No dobrze, pomóżmy. To jest idący za tym budżetem WPF. Bardzo proszę, czy ktoś radny w temacie? Nadmienię, bo opinia oczywiście została odczytana też w wcześniejszym punkcie, ale są to oczywiście elementy nieodzowne. Zazębiające się, jeśli chodzi też o budżet jako planroczny, też oczywiście ujęty w wypełnieniu na następny, także opinia burmistrzów sami nie jest zaraz przedstawiona. Dziękuję. Pan poseł chciał prosić o głos. Szanowny panie przewodniczący, panie wójcie, Wysoka Rada, ja chciałem pogratulować Wysokiej Radzie i panu wójtowi przyjęcia tego budżetu już na nowy 2019 rok. Tego, tak jak pan przewodniczący podkreślił, budżetu i no budżetu, który, jak pan wójt podkreślił, znacząco wzrósł w tym
tym 2019 roku, ze względu na to, że są zaplanowane również i realizowane będą te inwestycje, o których Pan Wójt wspominał. Także z wielkim szacunkiem i kieruję w tym momencie też moje słowa do Wysokiej Rady, również do Pana Wójta, ciesząc się, że ten budżet został uchwalony, bo to, o czym Państwo myślicie, marzycie w wielu wymiarach, uda się dzięki temu budżetowi zrealizować. Ja tylko dopowiem, że tym samym, kochani, wyprzedziliście nas w parlamencie, bo tam jesteśmy po dwóch czytaniach budżetu Państwa na nowy już 2019 rok i wprawdzie jutro też mamy jednodniowe posiedzenie, ale ono jest poświęcone stricte innemu tematowi. Tematowi, który się przewijał w debacie publicznej szerokiej dość często. Słyszeliście Państwo o energii, o cenach energii. Właśnie to się zajmujemy tylko energią w Polsce i tym, jakie mają być stawki za energię, szczególnie elektryczną w nowym 2019 roku, ale w nowym roku też będziemy mieli już trzecie czytanie budżetu i będziemy ten budżet uchwalać. Budżet też dobry dla Polski. Budżet, w którym są zaplanowane ambitne wskaźniki makroekonomiczne, ale również i inwestycje, jakie są zaplanowane w tym budżecie. Budżet, który jest budżetem zrównoważonym, w którym nie będą przekroczone te wskaźniki, które są ważne, szczególnie w ocenie wszystkich instytucji unijnych. Ten deficyt, szczególnie w stosunku do PKB, on będzie poniżej 2%, a znając realia i znając realizację budżetu, nawet tego obecnego, który się kończy w roku 2018, to myślę, że Polacy powinni być pewni, że dyscyplina finansów publicznych i w ogóle budżetu, realizacji budżetu będzie dopełniona w każdym możliwym wymiarze, no, w sposób szczególny, żeby nie zostały te wskaźniki przekroczone. Ja tylko dopowiem, że budżet nasz, krajowy, na nowy 19 rok się kształtuje w następujących wielkościach liczb. Dochody prawie 390 miliardów, wydatki 415 miliardów, deficyt jest planowany 28 miliardów złotych. Choć tak jak powiedziałem, w roku bieżącym był planowany jeszcze większy, a prawdopodobnie będzie na połowę grudnia jeszcze nie było, ale wiadomo, że koniec grudnia to jest bilansowanie wszystkich wpływów, tak, i rozchodów do budżetu i wydatków i on będzie kilkunastomiliardowy, ale na pewno nie kilkudziesięcio, więc bądźmy dobre myśli, że w nowym roku 19 też ten deficyt nie przekroczy tych 28 miliardów złotych, tylko będzie znacząco niższy, a to już kwestia realizacji tego budżetu przez pana premiera i cały rząd, aby był jak najlepiej zrealizowany. Też tutaj w tym wymiarze lokalnym panu Wójtowi życzę realizacji tego budżetu tak, jak sobie zaplanowaliście i z jak najlepszymi efektami i skutkami dla naszego tutaj społeczeństwa lokalnego. Także wszystkiego dobrego w nowym roku w realizacji tego budżetu. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie... Nie było głosowania, Pani Przewodnicząca. Głosowanie. Dobrze. To przechodzimy do głosowania w sprawie WPF-u. I proszę bardzo, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo wszyscy Państwu za. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej została przyjęta. Punkt 9. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Pani kierownik? Proszę, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, wybrani goście. Ja tutaj chcę powiedzieć o Posiłku w szkole i w domu. Jest to nowy program ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku. Posiłek w szkole i w domu, wieloletni rządowy program planowany na lata 2019-2023.
Program ten przewiduje wsparcie dla gmin, dofinansowanie do realizacji zadań własnych, obowiązkowych gmin w wysokości około 40% wkładu własnego, 60% z budżetu państwa. Przyjęty przez Radę Ministrów program ma na celu zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom, młodzieży, którzy realizują obowiązek szkolny, czy uczęszczają do przedszkola, szkoły podstawowej, czy szkoły ponadgimnazjalnej, oraz wsparcie i pomoc w formie zakupu posiłków, artykułów żywnościowych, świadczenia rzeczowego bądź finansowego dla osób dorosłych, zwłaszcza dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych i samotnych. Program osłonowy gminy jest jakby w kompetencji Rady Gminy, ponieważ daje możliwość korzystania z wyżej wymienionych form wsparcia osobom, dzieciom, które nie spełniają kryterium, a mimo wszystko dyrektorzy szkół widzą potrzebę wśród dzieci taką, że po prostu dane dziecko powinno spożywać posiłek gorący w szkole. Liczba osób objętych tą formą pomocy nie może przekroczyć 20% wszystkich uczniów dożywianych z terenu danej gminy. Wówczas dyrektor szkoły zgłasza do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, składa wniosek z prośbą o objęcie pomocą danej osoby. My nie weryfikujemy sytuacji dochodowej ani materialnej rodziny dziecka, ani też nie wydajemy decyzji administracyjnej. Program, właśnie ustanowienie, uchwalenie programu osłonowego daje możliwość po prostu objęcia pomocą w formie posiłku, gorącego posiłku dzieci i uczniów, nie tylko tych, których rodzice złożą wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o wsparcie, ale także tych, których zauważą dyrektorzy szkół i taką potrzebę zgłoszą Gminnemu Ośrodkowi Pomocy. Dlatego też obowiązkiem Rady Gminy jest ustanowienie wieloletniego programu osłonowego posiłek w szkole i w domu w każdej gminie. Dziękuję. Bardzo proszę, ktoś z radnych w temacie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Według uchwały w sprawie programu gminnego osłonowego posiłek w szkole i domu na lata 19-23. Bardzo proszę, kto jest za? Przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wszyscy państwo radni za. Dziękujemy panu posłowi za obecność. Sprawy wzywają. Tak, ja chciałem podziękować panu przewodniczącemu, panu wójtowi za zaproszenie na tę ostatnią w 2018 roku sesję Rady Gminy w Zadzimiu. Cieszę się, że mogłem na tej sesji razem z państwem być. No szkoda, że jutro w powiecie nie będę, ale już tu proszę o usprawiedliwienie i pana przewodniczącego i panią starostę, ponieważ tutaj, jak powiedziałem, od rana mamy ostatnie posiedzenie plenarne związane z regulacją wszystkich zapisów ustawowych odnośnie cen energii, więc życzę tutaj państwu jeszcze dalszych owocnych obrad. Wszystkiego dobrego. Życzę w nowym roku jeszcze raz skutecznej pracy dla dobra wspólnego, jakim jest dobro naszych mieszkańców, nas wszystkich, którzy tutaj w naszej gminie Zadzim mieszkamy. Dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i cóż, no, do zobaczenia. Kolejna wspólna tu jakaś inicjatywa, to już w nowym roku pan wójt organizuje, tak? Już jestem ja przynajmniej zaproszony, także do zobaczenia na śpiewaniu kolęd już po nowym roku. Życzę wszystkiego raz jeszcze dobrego w tym starym kończącym się roku i dziękuję za całokształt współpracy. Dziękuję panie wójcie, panie przewodniczący za te piękne kwiaty. Na pewno żona siedzi dziewinka. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Dziękujemy za obecność. Muszę iść, bo w biurze czekają. Myślałam, że żona czeka na kwiaty. Do widzenia. No naprawdę.
uchwały Rady Gminy w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Panie kierownik, tutaj być może dopowiem jedno zdanie, bo to jest punkt bardzo nawiązujący do poprzedniego. Program Posiłek w Szkole i w Domu daje możliwość dotarcia do większej ilości osób i objęcie pomocą w formie posiłku, świadczenia rzeczowego, pieniężnego czy zakupu żywności osób, które nie tylko spełniają kryterium pomocy społecznej, czyli to jest 701 zł dla osoby samotnej, czy 520 zł na osobę w rodzinie, ale także daje właśnie możliwość na dotarcie do tych osób, którym kryterium dochodowe jest wyższe, czyli 150% ustawowego kryterium dochodowego. I tutaj program ten, oprócz realizowanego do tej pory programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania, daje możliwość także gminom możliwości organizowania dowozu posiłku do osób starszych, chorych. Szczególnie nacisk kładzie na dożywianie dzieci w szkole, wyeliminowanie po prostu osób niedożywionych, dzieci niedożywionych w szkole, kształtowanie nawyków zdrowych, żywieniowych, bo tutaj trzeba podkreślić, że może mało jest osób teraz, rodzin, którym brakuje żywności, ale jakość spożywanych posiłków jest, no myślę, że nie zawsze odpowiednia dla rozwoju dziecka. I program ten ma za zadanie właśnie kształtować zdrowe nawyki żywieniowe i tutaj wzmocnić opiekuńczą funkcję szkoły w realizowaniu posiłków sporządzanych w stołówkach przyszkolnych, posiłków gorących, najlepiej jakby były posiłki dwudaniowe. I właśnie tutaj szkoła ma za zadanie główne kształtować zdrowe nawyki żywieniowe i eliminować niedożywianie dzieci. Aby dotrzeć właśnie do większej ilości osób, zasadne jest podwyższenie kryterium dochodowego do 150% w stosunku do kryterium ustanowionego w ustawie o pomocy społecznej. Czyli rozumiem, jak jest to, to jest 701 zł, czyli to może być 1050. Dokładnie, czyli razy 150%. O 150% stanowi 150% dochodu ustawowego, czyli 150% 701. Dziękuję bardzo. Proszę, ktoś z radnych w temacie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu dla 2023. Bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wszyscy Państwo radni za. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Zadzień na rok 2019. Temat oczywisty. Program Państwo radni otrzymali. Niemniej jednak, czy ktoś w temacie? Nie widzę. Przechodzimy więc do głosowania w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zadzień na rok 2019. Bardzo proszę, kto jest za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wszyscy Państwo radni za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Punkt 12. Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Zadzień miejsc spożycia i podawania napojów alkoholowych. Drodzy radni, sprawa z tamtej kadencji, pamiętamy, tam podjęta była uchwała o odległości tych punktów sprzedaży od tych miejsc publicznych 20 metrów. Wtedy tam była podjęta też decyzja, że no, wojewoda zakwestionował nam to 20 metrów i Rada wyraziła opinię, że
pójdzie z tym do sądu administracyjnego. W tym sądzie przegrała rada. Nie może być 20 metrów, musi to być większa odległość. Niemniej jednak ktoś w temacie, panie wójcie? Dziękuję, że pan przewodniczący wprowadził temat, proszę państwa. Tak, zgadza się. Tutaj strona, właściwie gmina, pani ma tutaj skarga na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, czyli tutaj podjęta przez Radę Gminy i wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. To posiedzenie bodajże 5 grudnia się odbyło i tutaj sąd przyznał rację służbom wojewody, że odległość, czyli lokalizowanie punktu sprzedaży odległości mniejszej niż 20 metrów, tutaj przyznał rację sąd służbom wojewody i została jakby ta uchwała uchylona. W związku z tym istnieje konieczność podjęcia nowej uchwały w kontekście zasad stosowania na terenie miejsca sprzedaży wydawania napojów alkoholowych. Tutaj proponujemy, no wiemy, że to trzeba to zwiększyć, tak? Tą odległość, więc tutaj propozycja jest, aby tą odległość zwiększyć do 10 metrów, czyli zrobić odległość w przypadku punktu sprzedaży napojów alkoholowych wznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, że nie mogą być zwykle w odległości mniejszej 30 metrów od następujących obiektów, no to wiemy, tak? Czyli przedszkola, szkoły, inne placówki oświatowo-wychowawcze, obiekty kultury religijnego i cmentarze, obiekty sportowe, obiekty administracji publicznej. W tym punkcie drugim, czyli punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, tutaj ta odległość pozostaje w odległości 50 metrów. Stąd ta konieczność podjęcia tej uchwały powstała. Dziękuję. Dziękuję panie wójcie. Bardzo proszę radny Paliński. Dziękuję panie przewodniczący, panie wójcie, szanowni państwo. Takie zapytanie krótkie. Teraz jak uchwalimy tą nową uchwałę, to stracimy jakieś dochody do budżetu gminy? Naszej gminie? Panie radny, na stan wiedzy, jaki posiadam, nie wydaje mi się, aby to jakoś negatywnie wpłynęło dochody. Może to już gdzieś tak pośrednio powiedzieć na pan wybiega dalej w przyszłość. Bo to raczej po prostu ktoś utraciłby koncesję pewnie, tak? Na sprzedaż czy możliwość sprzedaży napojów alkoholowych w związku z zwiększeniem odległości. Wydaje mi się, że raczej nie. Jeżeli to byłaby ta odległość zwiększona to 10 metrów, to tutaj raczej chyba w tym zasięgu tego problemu chyba żadnych punkt raczej tutaj się chyba też wszystkie punkty, które mają udzielone koncesje czy zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych, raczej mieszczą się w tych granicach, nawet jeżeli to jest jakieś 30 metrów. Dziękuję bardzo. Zapytałem się dlatego, ponieważ ostatnia debata była chyba na poprzedniej Radzie jeszcze. Nie będę ukrywał w miejscowości Gzyby, jest sklep. Teraz tak powiem od siebie, nie wstawiam się za tym punktem, ale ogólnie jeśli byśmy stracili to, no to zawsze te parę groszy mamy mniej w budżecie gminy, nie o to mi chodzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie radny. Tak, zgadza się, tam są jakieś opłaty za tą koncesję. Niemniej jednak chciałem tutaj nadmienić, że inne gminy składały te uchwały z odległością 30 metrów i chyba przechodziło to u służb wojewody. Bardzo proszę, kto jeszcze w temacie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania w sprawie uchwały o zasadach sytuowania na terenie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i to jest 30 metrów przeznaczonych do spożycia. I drugi punkt jest 50. Dziękuję. Proszę o głosowanie za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? W punkcie 13 mamy wyświetlenie racji i wnioski rady. Bardzo proszę państwa radnych o wnioski interpelacji i zapytania. Radny Poliński, ratuje państwo, miałem okazję i gościmy tutaj pierwszy raz panią starostę z powiatu. Zgłaszałem tutaj wcześniej interpretację w sprawie drogi powiatowej Zadziu Padaki, także jeśli pani starosta jest, to chciałbym się przypomnieć osobiście. Powiem tak, w stanie opłakanym może ta droga nie jest. Tam były też były do wycięcia krzaki, dostałem od pani pismo, że maszyna, która wycina krzaki, czy tam niszczy, można powiedzieć.
została podpięta pod sprzęt zimowy. Chciałem tylko się przypomnieć, żeby o tą drogę troszkę zadbać, bo jeśli te krzaczory, już tak nazwę tutaj powiejskie powiem, urosną, to zimą przy zawiejach się tworzą zaspy, no a latem też wchodzą w pas drogowy i rysują po autach, jeśli się z kimś mijamy. I nie ukrywam, że no też od czasu do czasu jakieś na tej drodze dziury występują, także prośba o pamiętanie o tej drodze. To jest akurat w moim okręgu jedna droga powiatowa, także chciałbym się przypomnieć i prosić o pamięć, zadziu podatki o tej drodze powiatowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę. Ktoś w temacie pana radny Spikarz. Panie przewodniczący, ja bardziej tu bym kierował pytanie do pana kierownika, bo poprzedni radny, co był, to jest miejscowość Józefów. Tam teraz powstały dwa domy dalej. I oni, ci mieszkańcy się pytali, czy jest możliwość coś ze światłem zrobienia, bo tam powstała taka przerwa ciemna między młynem, co jest przy Rownicy, ale nie byłem zorientowany za bardzo, jak odpowiedzieć tam w ogóle, bo oni na stałe tam teraz mieszkają i to taki się punkt zrobił takiej ciemności, a to jest jeszcze wjazd do Józefowa. Także jakby było możliwość właśnie. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, radna Wawrzyńska. Panie przewodniczący, panie wójcie, korzystając z obecności pani starosty naszej gminie, chciałam się zapytać o drogę powiatową, która powstała w tamtym roku, w 2018, Rzechta Drużbińska, Charków Księży. Kiedy ta droga będzie poświęcona? Bo mieszkańcy mi się pytają, czy będzie ta droga poświęcona, czy nie. Ja mówię, ja nic do tego nie mam, bo to jest droga powiatowa. No ale do tej pory na wiosnę było to już wykonana była droga, z której mieszkańcy są bardzo zadowoleni, ale do tej pory nie było żadnego. Pani radna, kolenda się zbliża. Myślę, że pani radna poświęci. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze z radnych? Pani radna Lewandowska. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja korzystając tutaj z obecności państwa ze starostwa, chciałam po prostu ten nieszczęsny chodnik, który się zaczyna od państwa G, a kończy na pani N, korzystając z danych osobowych, nie chcę tutaj można. To jest najgorszy chodnik na całym Zadzimiu, to jest przy drodze powiatowej i po prostu może w końcu byśmy tutaj się doczekali tego, korzystając z okazji, bo być może, że już nie przyjdzie na dalsze takie okazji. Także dziękuję. Tylko też będziemy zaproszeni. Tak, ale chcę już mieć na przyszłość wizję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, radna Pośpieszyńska. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, pani starosto, panie wójcie, pani przewodniczący. Ja po prostu w tamtej kadencji, jeszcze w tej, w tamtej kadencji ubiegałam się o to, żeby powstał, chodzi mi o miejscowość w Zalesie. To jest może taka nieduża inwestycja, chodzi o znak drogowy, uwaga krowy. To jest na początku miejscowości i na końcu, żeby ten znak powstał. Tam już ci mieszkańcy kilkakrotnie się o to zwracali. Korzystając z okazji, że mamy tutaj panią starostę, może bym tak nawiązała do takiego trochę nietypowego tematu, jeżeli chodzi o drogę, która znajduje się w miejscowości Otok Stary. Tam, pani starosto, jest taka sytuacja, że mieszkają tam mieszkańcy, jest to droga powiatowa i ja nie mówię, bo to powstało już za jakiegoś tam czasu, ci mieszkańcy są podzieleni, że tak powiem, na połowę. Jest połowę drogi asfaltu zrobione, reszta jest zrobiona po prostu żwirówka. Jest tam może tych posesji 5 albo 6, gdzie po prostu jest ta droga niedokończona. I tu zwracam się z bardzo ogromną prośbą, żeby kiedykolwiek powstały jakieś środki na tego typu drogi, to bym była bardzo wdzięczna, żeby po prostu tych mieszkańców może tak złączyć, bo w tej chwili to tak powiem pani starosto, że oni są tacy, ci ludzie dla mnie biedni, poszkodowani, bo tacy podzieleni są, tak? Jedni mają, jest super, a z kolei ci, co nie mają tego, to po prostu no, narzekają. Wiadomo, że gdy przychodzi na przykład susza, a samochody też tam jeżdżą, więc uskarżają się na zakurzenie, zapylenie, także, że gdyby coś ewentualnie państwo mieli jakieś środki na tego typu drogi, to bym była bardzo wdzięczna.
Ponieważ zabrałam głos, to chciałam bardzo serdecznie pogratulować wyboru pani jako starosty Poddębskiego i również panu przewodniczący, że został wybrany wśród radnych powiatowych jako przewodniczący. I składam państwu najserdeczniejsze życzenia. I tak jak pani starosta wspominała, że ta współpraca, żeby tak się po prostu tutaj między nami układała, to bym sobie też tego życzyła. Coś życzę państwu, swoim mieszkańcom i całej gminie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, radny Wojtaszki. Panie przewodniczący, rozerany z każdej z okazji władze powiatu chciałbym wynieść po tej drodze, bo co jest w Rysiku. Albo telewizji do Siku jest najgorszy kawałek. Takim powiedzieć, najgorsza droga jest w całej gminie Zadzie. I chodzi jeszcze w kuniżenie tutaj, bo nie będę mówił jako ten numer po sesji, pamiętam, przed hydrofordem, to jest od strony Siku jadąc, były drzewa suche, dwa. I konary zaczęły poobcinali, a całe te słupy postawiali, żeby to usunąć, a resztę. Gołęzie były poobcinane, a całe te stoją. To w Koniszewie na tym zakręcie pierwszym. Na tym zakręcie pierwszym. Dziękuję. Bardzo proszę, ktoś jeszcze radny? Nie widzę, to ja może nadmienię. Panie wójcie, proszę tam mieszkańcy tej woli Kraszczyny po tego transformatora pomiędzy parkiem woli Kraszczynie a drogą wojewódzką. Tam z 200 metrów jest takiej ciemnej przestrzeni, żeby tam lampę założyć. Dziękuję. Ktoś jeszcze radny? Co macie? Radny na przewodniczący, panie wójcie, ja z kolei bym poprosiła, jak mówimy o lampach, poprosiłabym o dodatkową lampę, która byłaby zamontowana w miejscowości Ralewica. Na skrzyżowaniu, jak wiadomo, Ralewice to strona prawa i lewa. Po stronie lewej skrzyżowanie jest bardzo pięknie oświetlone, ale niestety strona prawa, już są światełka, znaczy mówię, odblaski są zamontowane, ale niestety mieszkańcy są niezadowoleni, to skrzyżowanie jest nieoświetlone. Więc gdyby tam może była zamontowana lampa, to ta widoczność byłaby dużo lepsza, panie poproszę. I korzystając z okazji jeszcze oczywiście tradycyjnie chciałabym poinformować, że jadąc Cuną Główną, drogą główną i skręcając na Marcinów powstały dziury. Więc prosiłabym o uzupełnienie i jadąc przez Ralewicę obok straży, ale w części rzeczy również powstały dziury, także też prosiłabym o wypełnienie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, jeszcze ktoś z radnych w temacie? Nie widzę. A jeszcze pani starosta odpowiedzi. Bardzo proszę. Przewodniczący, państwo wójtowie, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Powiem w ten sposób. No, droga. Temat numer jeden we wszystkich gminach i w całym powiecie, tak jak tutaj już było wspominane. Proszę Państwa, wybieramy się na objazd wszystkich dróg w każdej z gmin. Będziemy oczywiście korzystać z pomocy, że tak powiem, jako przewodników poszczególnych radnych powiatowych, ale i też tutaj będziemy prosić pana wójta, żeby ktoś z nami jeszcze te drogi objechał. To będzie zaraz po nowym roku, ponieważ najwięcej dróg, tak jak było wspomniane, powiatowych jest w gminie, po podnapisach w gminie Zadzim. To właśnie Państwa gminę najpierw będziemy objeżdżać i będziemy też prosić radnych powiatowych, no oczywiście tutaj w uzgodnieniu z Państwem radnymi gminnymi i panem wójtem, które drogi byście Państwo w pierwszej kolejności widzieli, żebyśmy mogli robić dokumentację. Bo tak naprawdę zastaliśmy stan taki, że dokumentacji to mamy może na nie wiem ile procent dróg, jeżeli byśmy chcieli procentowo to określić, ale to jest po prostu jakieś no, na 5 km w sumie dróg z 333. A wiadomo, że zacząć trzeba od dokumentacji. Więc teraz stoimy przed problemem takim, że jak najszybciej musimy wybrać wykonawcę dokumentacji, ponieważ no, jakby
chcemy się pożegnać z panem, który poprzednio tę dokumentację wykonywał. I to będzie pierwszy moment. Natomiast proszę Państwa, jeżeli chodzi o te drogi, o których Państwo tutaj mówicie, czy na przykład no, z tym poświęceniem, temat zupełnie dla mnie nowy. Pierwszy raz o tym słyszę, jak najbardziej nie mam nic przeciwko temu, a nawet jeżeli nam się uda wspólnie jakoś do tego doprowadzić, to oczywiście no, cokolwiek by ktoś nie powiedział, myślę, że tutaj jesteśmy akurat w takim gronie, że możemy sobie powiedzieć, że no, staropolskie przysłowie mówi bez Boga nawet do proga, tak? No, więc na wszelki wypadek niech nas właśnie chroni ta woda święcona. Nie chodzi o to, żeby ksiądz znaczył, że zostały tylko my jako użytkownicy tej drogi. Mam nadzieję, że tutaj że Płoszczowie będą przychylni. I oczywiście, kto będzie chciał wziąć udział, jak najbardziej poprosimy też firmę, myślę, że która wykonywała tę drogę. Dojdziemy do tego wszystkiego i myślę, że to się odbędzie. Jeszcze jeżeli chodzi o drogi, to powiem o jednej takiej rzeczy. My też zastaliśmy stan taki, że nie było w ogóle wyłonionego wykonawcy na zimowe utrzymanie dróg. I tutaj też chciałam wobec Państwa podziękować Panu Przewodniczącemu Rady Powiatu, Panu Sebastianowi, ponieważ zaangażował się w to bardzo i tak naprawdę to dopiero teraz, wcześniej nic się nie zgłaszał do przetargów czy tam do tych zapytań o cenę. Natomiast no, Pan Przewodniczący tutaj rozpytał różne firmy, czy by się zgłosiły i chciałam powiedzieć, że no, tak to zostało w końcu, to Pan Przewodniczący zresztą to tutaj wyjaśni szczegółowo. Natomiast nie jest prawdą, że było wszystko rozstrzygnięte, a my tylko mieliśmy do podpisania umowy. Nie, nie było żadnego, żaden wykonawca się nie zgłosił. Teraz już na szczęście jakoś udało się to rozwiązać i mamy też nadzieję, że nie będziecie Państwo narzekać. Jeżeli będą jakieś sygnały, to prosimy od razu o przekazywanie. Prosimy też jeszcze, to już nie drogi, ale prosimy o przekazywanie informacji, jeżeli wiecie Państwo o jakichś sprawach, które na przykład gdzieś utknęły w którymś z wydziałów w starostwie Państwo czekacie, bo nie jesteśmy w stanie po prostu no, teraz przekopać wszystkiego albo pod jakim kątem to sprawdzać, tak? Jeżeli Państwo wiecie, że mieszkańcy z terenu, którego Państwo, teren, który Państwo reprezentujecie, złożyli jakieś wnioski o wydanie decyzji i to gdzieś utknęło, to bardzo prosimy o takie informacje do Pana Przewodniczącego, czy do Pana Wójta i za pośrednictwem Pana Wójta będzie to przekazywane do nas. Naprawdę będziemy współpracować tutaj ściśle. Nie powiem Państwu, tak jak już tutaj no, było też mówione, gruszek na wierzbie obiecywać nie będę, natomiast wszystko to wymaga przeanalizowania. I na pewno nie będziecie Państwo absolutnie po macoszemu potraktowani. Była jeszcze mowa o właśnie chodnik. Tutaj pan Wójt też u nas i pani Wójt byli u nas w starostwie zaraz po wyborze i rozmawialiśmy na temat tego no, rozpoczętego, a niezakończonego chodnika. To jest też no, jakby dla nas złe świadectwo wystawione powiatowi, natomiast no, tutaj nie czujemy się w tym temacie winni, ponieważ no, nie mieliśmy na to żadnego wpływu. Pytanie, co dalej, to będziemy tutaj już z panem wójtem bezpośrednio rozmawiać na ten temat. Co do usuwania zakrzaczeń, to powiem w ten sposób. Stoimy na stanowisku zupełnie innym niż pani naczelnik. Mówię o sobie i o panu wicestaroście, który jest odpowiedzialny, dostał tę działkę pod tytułem drogi, ale oczywiście ja też się tym interesuję jak najbardziej, że jeżeli będzie taka pogoda, że nie będzie ani ślisko, ani śnieżnie, to ileż to roboty tak naprawdę, żeby ten pług odkręcić, bo powiem, że też sprzęt nie był zupełnie przygotowany. My dopiero teraz zakupowaliśmy akumulatory, zakupowaliśmy opony, bo były niewymieniane od początku użytkowania. Dopiero teraz był przykręcany ten pług. Okazało się, że zabrało to naprawdę niewiele czasu. Dopiero teraz przeglądy były robione. Także no, to nie jest to, żeby wytykać.
takie zapytanie, natomiast jest to stwierdzenie faktu, który był. Nie było to jakby dopilnowane. My uważamy, że po prostu można właśnie jeszcze teraz te krzaki, nawet w tym okresie takim, kiedy nie ma tej zimy, usuwać. Co do drzew, poprosiliśmy też panią naczelnik, ponieważ bardzo się zdziwiliśmy, bo dostałam do podpisu mnóstwo pism do wszystkich właściwie wójtów i burmistrzów z prośbą o przedłużenie terminu, tak, terminu pozwolenia na wycinkę drzew. I dlatego, ponieważ praktycznie prawie nic nie zostało zrealizowane przez Wydział Dróg, więc pani naczelnik jest zobowiązana nam na 2 stycznia przygotować odpowiedzi na pytanie, dlaczego, co było przyczyną, że po prostu te drzewa nie były wycinane. I tutaj wiem, że czytałam też pismo od kogoś, kto na te kikuty, tak, sterczące też zwraca nam uwagę, że tylko powcinane zostały no, te gałęzie, tak, a reszta straszy. Zajmujemy się naprawdę tymi tematami, ale proszę Państwa, no tak jak Państwo, którzy jesteście nowymi radnymi, nie wiem, no jest spośród Państwa część, która jest nowymi, tak samo po prostu my. Chcemy jak najwięcej, jak najkrótszym czasie się dowiedzieć i podjąć odpowiednie kroki. Natomiast nie da się tego wszystkiego naraz, tak? Także proszę o cierpliwość, ale też proszę o zgłaszanie, że Pan Wójt, będziemy naprawdę w ścisłym kontakcie i bardzo proszę, proponuję tak, nie pisać pism tam do starostwa na przykład prosto, tak? Bo to też no, cała ta procedura będzie długa, natomiast krócej będzie jak Państwo, jak potem będzie zrobiona taka zbioróweczka i tak Pani Wójcie? To będziemy po prostu wiedzieli, że to jak tutaj na Wójt potwierdzi, to jest wiadomo, że jest ten. Nikt nas nie podpuszcza. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak tutaj była mowa głównie o drogach. No, drogi to na każdym zarządzie praktycznie jest parę godzin rozmów i tak naprawdę spoglądanie o wszelkich niedociągnięciach właśnie w tej sferze. Chciałbym Państwu powiedzieć, że powiat dysponuje bardzo starym sprzętem drogowym, który praktycznie się sypie. Jedyny w miarę nowy ciągnik Lamborghini, który ma 7 lat, jeździ dzień w dzień i tak naprawdę też się praktycznie co chwila psuje. Samochód, który należy jest do odśnieżania, drugi ciągnik. Są to stare sprzęty, które wymagają tak naprawdę naszej wymiany i bardzo dużego wkładu finansowego do samego przygotowania do poszczególnych prac. Proszę naprawdę uzbroić się w lekką cierpliwość. My będziemy na pewno te sprzęty modernizować, wymieniać, co naprawdę czynimy już pewne kroki ku temu, żeby ten sprzęt był nowszy lub nowy i w większym w ogóle możliwościach, żeby ten sprzęt, który jest na przykład został, kupione zostały do tego nowe, żeby to można było w dużo szybszym i czasie robić. Jeżeli chodzi, już tutaj pani starosta mi była trochę w sprawie tych odśnieżania, zgadza się. Tę sprawę wziąłem sobie bardzo do siebie i wspólnie z panem wicestarostą praktycznie dzień w dzień przez miesiąc czasu byliśmy w kontakcie z panią starostą, żeby szukać tych firm. Była bardzo ciężka sprawa, ponieważ sprawy odśnieżania, inne samorządy biorą się w czerwcu, w lipcu, w sierpniu. Większość firm, jak dzwoniłem, rozmawiałem, my już nie jesteśmy zainteresowani, bo mamy na cały sprzęt mamy już podpisywane kontrakty. Na szczęście udało się znaleźć jedną firmę z Aleksandrowa Łódzkiego, drugą firmę z Szatku, która częściowo zabezpieczy nasz powiat. Mówię częściowo, bo względem i terytorium, i w ogóle względem odśnieżania. Zostaliśmy postawieni tak naprawdę w bardzo ciężkiej sytuacji, bo aby całościowo móc w ogóle rozstrzygnąć na cały powiat i w ilości kilometrów,
metrów w dniu rozszerzenia musielibyśmy przeprowadzić przetarg. Jeżeli byśmy robili tą sprawę, w ogóle nam pokazano to dopiero w momencie, kiedy złożyliśmy te zapytania, a nie od razu pani naczelnik powiedziała, szanowni państwo, ale tak naprawdę mamy niewielkie możliwości, tylko kiedy my złożyliśmy, znaleźliśmy te firmy, nie wiem, czy ona chyba sądziła, że my nie znajdziemy nikogo i sobie przejdzie to, że my nie zmieścimy się w formie zapytania ofertowego, bo w formie zapytania możemy tylko do 120 tysięcy złotych podpisywać. I z tymi firmami, które podpisaliśmy może na niewielką ilość kilometrów dróg, ale na pewno nam to pomoże w dużo sprawniejszym, dużo szybszym. Jeżeli będzie zima łagodna, na pewno te kilometry starczą. Jeżeli będzie zima ciężka, nie wiem co dalej, czy będzie można kolejnego zapytania nie można, trzeba będzie kolejny przetarg robić i to będzie tak naprawdę, to już jest czasochłonne, bardzo, bardzo sprawy. Tak więc proszę uzbrojenie się, czy już na pewno przyszły rok będzie zrobione tak, jak już należy, czyli oferty przetargowe w okresie letnim i w okresie letnim już będziemy szukać tych firm, które będą chciały odśnieżać. Jedyne, co jeszcze mogę powiedzieć, to, że te firmy, które wygrały przetarg, zrobiliśmy, że będą sypać ciągle. Nie będzie sypania już tylko na zakrętach, na skrzyżowaniach, ale sypiemy ciągle. Nie będzie to sama sól, bo na to nas nie stać, tylko mieszanka soli do piasku, z dużą przewagą piasku, ale ta sól jest na tyle, że pozwoli, żeby wchodziła reakcja i topniały te śniegi i tak dalej, ale już będzie sypane ciągle, więc nawet jeden przejazd takiego zrobi chyba więcej niż przejechanie trzykrotnie, sypiąc tylko na zakrętach i skrzyżowaniach. Chcielibyśmy, żeby tak było zawsze i ciągle. Niestety nasz samorząd jest bardzo biednym samorządem, bo nasz budżet opiewa na 40 milionów, sąsiednie starostwa mają grubo powyżej 100 milionów, budżety sięgające 150 milionów. Nas może nie stać, żeby lekki śnieżek i puścić już ten sprzęt, ale przy mocniejszych atakach zimy na pewno postaramy się, żeby te drogi były przejezdne w jak najlepszym stanie do państwa. Jeżeli byśmy mieli zrobić tak jak w innych samorządach, że lekki śnieżek, to nie będziemy mieli pieniędzy na kolejne inwestycje, więc tutaj trzeba jedno z drugim zrobić tak, żeby było dobrze, czyli te przejezdne były, żeby móc posypać, ale też nie nadmiernie, żeby nie obciążać tego budżetu. Jedno przejechanie takie, jeżeli byśmy mieli zrobić raz, przejechać 333 km dróg, firmą wynajętą to jest prawie 40 tysięcy złotych, no 30 parę tysięcy złotych, jednorazowe przejechanie. Jeżeli byśmy mieli 20 takich przejechań, to jest prawie milion, nie? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, ktoś jeszcze w interpelacjach, wnioskach? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 14. Sprawy ruchu. Bardzo proszę państwa radni o zabranie głosu. Pan radny wówczas. Szanowni obecni, jak pan poseł tym wspomniał, to właśnie pobieramy z Wezygry samochód w Bielsku Białej i on dotrze do Zygier jutro gdzieś około godziny 19. To będzie miał czas i przyjemność tak, żeby go zobaczyć. Zapraszamy wszystkich tu obecnych. No będzie co zobaczyć. Koszt tego samochodu jest dość duży, bo kosztuje 1 100 000. Także jest to wóz naprawdę najbardziej nowoczesny samochód. Także zapraszam wszystkich. Dziękuję. Ale jest to wypełnione odpowiednią substancją. Zatankowany będzie. Bardzo proszę, ktoś jeszcze z radnych, czy radnych? Pan wójt. Bardzo proszę, drodzy państwo. Podsumowując, chciałem też nadmienić na koniec sprawach różnych, że zakupiliśmy również to, o czym wspominałem chyba gdzieś tam ostatnio, ten nowy sprzęt, kolejny nowy sprzęt w postaci Remaka do usuwania jakby tych zakrzaczy, o których też była właśnie mowa między innymi na dzisiejszej sesji. Ten sprzęt jest tutaj u nas na podwórku, także po sesji
z Państwa radnych jest ciekaw, to oczywiście można sobie ten sprzęt też zobaczyć i obejrzeć. Dziękuję drodzy Państwo w imieniu swoim, ale oczywiście w imieniu całego zespołu za tym jednomyślne dzisiejsze przyjęciem uchwały budżetowej, uchwały o jednej prognozie na ten rok 2019. Życzmy, myślę, wszystkim sobie, aby jego realizacja przebiegła jak najbardziej pomyślnie. Dziękuję naszym gościom dzisiejszym za te miłe słowa, myślę, też tutaj skierowane szczególnie w kontekście współpracy na najbliższą kadencję. A teraz myślę, tylko należy stać na wysokości zadania, żeby słowa zamieniły się w czyny i wszystko będzie w porządku. Drodzy Państwa, ponieważ jesteśmy przed nowym rokiem, to nasze na pewno ostatnie już, myślę, że ostatnie spotkanie w tym starym roku, więc tak jak i przed świętami, tak i dziś chciałbym życzyć wszystkim Państwu dzisiaj zebranym wszelkiej pomyślności i realizacji wszelkich planów w tym roku 2019, ale przede wszystkim dużo zdrowia. I bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Radna Lewandowska. Ja też, korzystając z tego, że się ten rok 2018 kończy, zacznie się rok 2019. Chciałabym wszystkim życzyć dużo zdrówka, szczęścia, pomyślności w tym nadchodzącym roku, spokoju. I dziękuję przy okazji za pięknie wydekorowany zadzim, za bajkową scenerię. Jak się tak patrzymy, to się przenosimy do filmu Kevin Sandblom, ewentualnie bajka o jakimś Mikołaju fajnym. Także dziękuję tym pomysłodawcom. Nie wiem, kto miał taką fajną energię, moje brawo. I przy okazji zapraszam o północy przy tej pięknej dekoracji na lampkę szampana i złożenie sobie życzeń noworocznych, tradycją jest tutaj, że się spotykamy mieszkańcy, także zapraszam chętnie, kto ma życzenie, szampan na pewno, sam pan na pewno wyjdzie. Także zapraszamy. No i jeszcze dziękuję za oświetlenie podczas pasterki, właśnie mi tutaj mieszkańcy kazali podziękować, że było im widno w tą cichą, ciemną noc, żeby dojść do kościoła. Dziękuję. Dziękujemy. Bardzo proszę, jeszcze ktoś z Państwa? Radny Sójka. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Wójcie, różne chciałbym podziękować za przedłużenie oświetlenia, jednak przydało się to oświetlenie. Naprawdę ciemno i takie godziny są akurat, jak się wychodzi z postępki, że ciemno. Bardzo proszę, jeszcze ktoś z Państwa? Nie widzę. Proszę Państwa, wpłynęło do Rady pismo od Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadzimiu w sprawie ekwiwalentu. Jeśli ktoś z radnych jest zainteresowany, to bardzo proszę. Jeszcze ktoś w sprawach różnych? Nie widzę. Tak więc ze swojej strony, tutaj od całej Rady, życzę Państwu wszystkim udanego roku 19. Niech będzie chociaż taki sam jak ten 18, a wszystko będzie dobre. Niech zrealizują się Państwa plany, marzenia i życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję tutaj władzom powiatu za uczestnictwo w tej sesji. Niech ta współpraca kwitnie, Pani Starosto, i zapraszamy częściej. I dziękuję. Zamykam czwartą sesję Rady Gminy Zadzimiu i dziękuję za przybycie.